Szanowni Państwo, trzeci dzień, trzecia debata drugiej edycji Forum Geopolitycznego. Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Paweł Marczak, jestem koordynatorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi. Spotykamy się, tak jak już wspomniałem, podczas trzeciej debaty w ramach Forum Geopolitycznego, trzeciej debaty online. Do tego zmusiła nas obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa, natomiast my naszą dyskusję kontynuujemy. Dzisiaj przedmiotem debaty jest tytuł Czy istnieją granice wzrostu? Tytuł debaty nawiązuje do pracy badawczej naukowców lat 70. pod kierunkiem Denisa Meadowsa, w której to analitycy wykorzystali komputery do budowy modeli prognozujących możliwe scenariusze przyszłości naszej cywilizacji. Przekaz był jednoznaczny. Przy zachowaniu statusu quo, czyli konsumpcji wykraczającej poza pojemność środowiskową naszej planety, przed rokiem 2030 można spodziewać się gospodarczego upadku i rozpoczęcia gwałtownej redukcji populacji. Pytanie jest takie, czy była to profetyczna wizja świata, czy rozhisteryzowana wizja naukowców? Spróbujemy się także podczas naszej dyskusji zastanowić, czy są inne także wskaźniki świadczące o rozwoju gospodarczym, czy to jest tylko PKB? Na te i inne także pytania odpowiedzą goście naszej dzisiejszej debaty, a gośćmi dzisiejszej debaty, czy istnieją granice wzrostu, są pani profesor Elżbieta Mączyńska, ekonomistka, profesor doktor habilitowana nauk ekonomicznych i prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dobry wieczór, pani profesor. Naszym gościem jest także pan Marek Tatała, ekonomista, analityk, komentator wydarzeń polityczno-gospodarczych, a także od 2010 roku współpracownik Forum Obywatelskiego Rozwoju, gdzie od jesieni 2013 roku jest pełni funkcję wiceprezesa zarządu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Naszym gościem jest także pan Jan Chudzyński, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów Rozwój i Wzrost Gospodarczy na Uniwersytecie Karola III w Madrycie. Jak sam mówi, pisze o ekonomii, pyta ekonomistów i prowadzi fanpage Ekonomia a Klimat. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Natomiast moderować dzisiejszą debatę będzie pan Marcin Giełzak, myślę, że znany już tutaj z moderacji naszych debat Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi. Pan Marcin Giełzak jest absolwentem historii i zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, przedsiębiorcą, dziennikarzem, a reprezentuje dzisiaj Fundację Ambitną Polskę. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Dobry wieczór. Zanim przejdziemy do właściwej części dyskusji, dla tych z Państwa, którzy łączą się z nami po raz pierwszy podczas tegorocznej drugiej edycji Forum Geopolitycznego, przypomnę tylko, pytania dla tych osób, którzy są zarejestrowani poprzez Zooma, można zadawać na dole w ikonce Q&A. W drugiej części debaty część z tych pytań padnie tutaj w stosunku do naszych panelistów, natomiast debata jest także dostępna na fanpage'u na Facebooku Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi i Instytutu Spraw Obywatelskich. Tam pod relacją na żywo mogą Państwo także zadawać pytania w trakcie naszej dzisiejszej dyskusji. Ja tylko woli przypomnienia podkreślę, że drugie forum geopolityczne jest organizowane w ramach RODM Łódź. Jest to projekt realizowany przez Instytut Spraw Obywatelskich i współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Po tym codziennym krótkim wstępie oddaję już głos i do dyskusji panu Marcinowi Giełzakowi i pozostałym naszym panelistom i życzę owocnej debaty. Dziękuję bardzo, Pawle. Dobry wieczór Państwu. Ja zdaję sobie oczywiście sprawę, że nikt nie loguje się dziś na Zooma, na nasze wydarzenie po to, żeby słuchać moderatora, więc bez zbędnych wstępów ani glos przejdę od razu do rzeczy i powiem w ten sposób. Myślę, że najlepszy obiektywizm to jest świadomy i zupełnie jawny subiektywizm, więc poprosiłbym na wstępie każdego z Państwa o po prostu odpowiedź na tytułowe pytanie naszej debaty, to znaczy, czy istnieją granice wzrostu, a jeśli tak, to w jakim miejscu, w jakim punkcie należy je wyznaczyć, tak żeby publiczność mogła zapoznać się z jakby Państwa wyjściowymi pozycjami w tej dyskusji i w pierwszej kolejności prosiłbym o odpowiedź na to pytanie panią profesor Elżbietę Mączyńską. No przede wszystkim dziękuję, że taka debata się toczy, dlatego że to jest ważny temat dotyczący każdego z nas i każdy z nas podlega systemowi mierzenia. Jeżeli źle mierzymy, to też źle postępujemy. W odpowiedzi na pana pytanie chciałam się posłużyć cytatem. Brytyjski profesor, znany, ale już niestety nieżyjący, profesor Baldwin, przed laty powiedział: ktoś, kto myśli, że możliwy jest nieograniczony wzrost gospodarczy przy ograniczeniach naszej planety, jest albo szalony, albo jest ekonomistą.
Pan profesor był ekonomistą, więc to jest bardzo nieprzyjemny cytat dla ekonomisty. I niestety my popadamy często w szaleństwo wzrostu dla samego wzrostu. I mam, moim zdaniem, odpowiadam jeszcze raz na pytanie pana, oczywiście istnieją granice wzrostu, z tym, że od razu chciałabym zwrócić uwagę na pewne definicyjne meandry, bo my często mylimy wzrost gospodarczy z rozwojem społeczno-gospodarczym. Tymczasem wzrost gospodarczy, jeżeli nie skutkuje postępem społecznym i postępem ekologicznym, to jest dziki wzrost gospodarczy. I taki wzrost gospodarczy dziki był obserwowany w wielu krajach, w tym także w Polsce. Czyli można powiedzieć tak, że chciałoby się, żeby rozwój społeczno-gospodarczy nie miał granic, natomiast wzrost gospodarczy musi mieć granice. No, nie wiem, czy będzie czas później dokładniej się przyjrzeć tej kategorii, ale to wynika z samej istoty tej kategorii. To tyle. A to jeszcze mógłbym w takim razie zapytać, jeśli granica, no to gdzieś trzeba ją wytyczyć. Skąd mamy wiedzieć, jak mamy sobie odpowiedzieć na pytanie, w którym momencie należy tą granicę postawić? Granica powinna wynikać z odpowiedzi na pytanie, czy dokonujący się wzrost gospodarczy służy postępowi społecznemu i postępowi ekologicznemu. Jeżeli degraduje środowisko, jeżeli degraduje, wpływa na pogarszanie jakości życia ludzi, to wobec tego to pokazuje, że te granice zostały przekroczone. A przykładów takiej bezrefleksyjnej, bulimicznej postawy, jeśli chodzi o kształtowanie wzrostu gospodarczego, jest mnóstwo. No wiadomo, że barierą dla wzrostu gospodarczego jest sam popyt, bo wzrost gospodarczy to jest wartość nowo wytworzona. Ta wartość musi być dla kogoś wytworzona, musi być popyt. Sam wzrost gospodarczy tworzy popyt, więc to są sprzężenia zwrotne. Ale niewątpliwie granicą jest odpowiedź na pytanie, czy wzrost gospodarczy służy postępowi społecznemu i postępowi ekologicznemu. Jeżeli odpowiedź na takie pytanie jest negatywna, to znaczy, że no, w sposób niewłaściwy wzrost gospodarczy jest kształtowany. Niesłużący poprawie jakości życia ludzi. Rozumiem. No to w takim razie to samo pytanie o to, czy istnieje granica wzrostu gospodarczego, a jeśli tak, skąd wiedzieć, w którym momencie ją przekraczamy, kieruję do pana Jana Chudzińskiego. Ja też, dzień dobry, też chciałem bardzo podziękować za zaproszenie. Też mam wrażenie, że ta debata jest niezwykle potrzebna, bo temat się pojawia, wraca oczywiście po tych kilkudziesięciu latach do debaty publicznej, ale bardzo często jest traktowana tak z lekkim, no czasami sprowadzane jest do absurdu, może tak to skwituję. I przynajmniej fajnie, że jest szansa, żeby troszeczkę o tym więcej powiedzieć. Jeśli chodzi o granice wzrostu i ewentualne jej wytyczenie, to mi się absolutnie tak naprawdę wydaje, że w wielu państwach wysoko rozwiniętych o wysokim poziomie dochodu ta granica już została przekroczona. I tym samym ja nie rozumiem poprzez granicę wzrostu jakiegoś momentu, w którym po prostu dojdzie do katastrofy i nie będzie się dało nic więcej zwiększyć wartości produkcji dóbr i usług, tylko po prostu momentu, który wyznaczy ewentualnie później jakieś negatywne konsekwencje takiej wielkości gospodarki. I o ile czasami ta koncepcja tak z MIT granic wzrostu jest rozumiana jako sytuacja, w której wzrost gospodarczy, wielkość gospodarki prowadzi do tego, że nie da się już więcej produkować, bo na przykład zabrakło zasobów, tak, to chciałbym jednak to troszeczkę dościślić, bo raczej chodziło o to, że taka wielkość gospodarki może doprowadzić do sytuacji, w której właśnie tak jak pan wspomniał na samym początku, dojdzie do większej katastrofy, nie tylko gospodarczej prowadzącej do jakiejś niemożności wzrostu, tylko do dużych konsekwencji planetarnych. I w tym momencie oczywiście są koncepcje, które pozwalają twierdzić, że nawet jak się
niektóre zasoby kończą albo są modyfikowane procesy technologiczne, to dalej da się ten wzrost gospodarczy i zwiększoną produkcję dóbr i usług generować. Jednak jak twierdzą naukowcy bliżsi, że tak powiem, science niż ekonomiści, no oni twierdzą, że te granice są już przekraczane i wszelkie rozmowy o tak zwanym zielonym wzroście, to jest temat taki, jeżeli ktoś śledzi tę debatę, to jest temat bardzo popularny w tym momencie, to naukowcy science zwracają uwagę, że to jest jednak moment, żeby bardzo mocno spojrzeć na odnowić, tak, albo wskrzesić tę debatę na temat granic wzrostu. I to właśnie w tym sensie, który opisałem, tak, że nie to, że nie będzie z czego wytwarzać tego wzrostu, tylko jakie mogą być konsekwencje tego dalszego wzrostu, tak, może będzie, nie chcę już więcej czasu zajmować na tej pierwszej wypowiedzi, może będzie więcej czasu, żeby to doprecyzować później. Dobrze, bardzo dziękuję. I raz jeszcze to samo pytanie, tym razem skierowane do pana Marka Tatały. Dobry wieczór. Również dziękuję za zaproszenie na tą dyskusję i do udziału w forum. Myślę, że moja odpowiedź będzie pewnie najmniej satysfakcjonująca, ponieważ jest to odpowiedź nie wiem. I myślę, że ciężko, aby ktokolwiek odpowiedział na to pytanie, ale oczywiście wymaga to także zadania pewnych pytań dodatkowych. Jedno zasygnalizowała już pani profesor Mączyńska. Co tak naprawdę rozumiemy przez ten wzrost, tak? Tutaj pytanie jest, czy istnieje granica wzrostu, ale jest różnica pomiędzy wzrostem rozumianym tylko jako miara PKB, a też innymi wskaźnikami, które można szerzej określić jako, o ile dobrze pamiętam, pani profesor nazwała to wzrostem gospodarczo-społecznym, ja bym mówił na przykład bardziej o postępie. I tutaj, jeżeli chodzi o postęp i poprawę różnych wskaźników, także tych jakości życia, to przy pewnych wskaźnikach takie granice istnieją, choć innym problemem jest ich określenie, a myślę, że przy pewnych takich granic widocznych na takim horyzoncie nie ma. To, o czym myślę, będziemy jeszcze dalej rozmawiać, to właśnie czy powinno się jakoś w sposób sztuczny takie granice ustalać, określać, że to jest jakiś poziom PKB, do którego państwa powinny dążyć i później jest to już szkodliwe. I myślę, że tutaj także odpowiedź jest inna, bo odpowiedź jest nie powinniśmy ustalać takiego poziomu. Pamiętajmy, że ten cel i wzrost jest zupełnie innym pytaniem zadawanym u nas dzisiaj w Polsce, kraju, który aspiruje do tego, żeby dogonić bogatsze od nas kraje Zachodu po tym, jak straciliśmy kilka dekad podczas PRL, wcześniej II wojny światowej, a także dość słabej polityki gospodarczej II Rzeczpospolitej. Czymś innym jest w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, krajach skandynawskich, krajach uważanych za kraje zamożne, a czymś innym w krajach Afryki czy biednych krajach Azji. Co więcej, inna odpowiedź byłaby na pytanie w Nowym Jorku, a inna gdzieś na amerykańskiej prowincji, tak? Nawet na skali jednego kraju. Te granice są bardzo różnie położone i myślę, że taką ostatnią rzeczą, którą chciałem podkreślić, to właśnie ta nasza niewiedza sprawia, że trudno stawiać te granice odgórne, ponieważ nie jesteśmy w stanie określić, co jest optymalnym poziomem PKB, do którego kraje powinny dążyć. Jednocześnie doświadczenia ostatnich kilkuset lat pokazują, że zmiany technologiczne pozwalają diametralnie zmienić sytuację, jeżeli chodzi na przykład o kwestie związane z produkcją żywności, która kiedyś była uznawana za barierę do wzrostu na przykład populacji czy gospodarek. I myślę, że tutaj także w tych kwestiach środowiskowych te kwestie technologiczne również będą odgrywać bardzo ważną rolę. Dziękuję za ten głos. Myślę, że udało nam się doprowadzić do tego, żeby te stanowiska w sposób czytelny zarysować, no i też pokazać, że są one przeciwstawne. To znaczy interpretuję głosy dwóch pierwszych panelistów w taki sposób, że uważają, że owszem, istnieje taka potrzeba, żeby wzrost gospodarczy wyhamować, natomiast pan Marek Tatało, o ile przedstawił się jako agnostyk w tej kwestii, no to tak zazwyczaj jest, że agnostyk w kategoriach praktycznych jest ateistą. Innymi słowy, że pan byłby przeciwnikiem tego, ażeby doprowadzić do wyhamowania
wzrostu gospodarczego, na przykład za sprawą interpretacji wskaźnika PKB. Jeżeli dobrze rozumiem, ale nie widzę sprzeciwu nikogo. Więc pozwoliłbym sobie przejść od zajęcia stanowisk do rozważania, jakie... Tak? Proszę. Ja mam, nie wiem, czy jestem słyszana, ale mam drobną korektę, bo pan Tatała powiedział, że ja użyłam sformułowania wzrost społeczno-gospodarczy. Ja nie mówiłam o wzroście, mówiłam o rozwoju społeczno-gospodarczym. Rozwój nie musi oznaczać wzrostu. I nie mówiłam też o tym, że trzeba hamować wzrost gospodarczy. Ja tylko wskazywałam, że istnieją granice wzrostu, chociażby ze względu na ograniczenia, jakie wynikają z pojemności i wielkości naszej planety. Odwołuję się jeszcze raz do tego cytatu z początku, czyli nie ma tu mowy o hamowaniu i pan Tatała ma rację, że kraje żyjące w kompletnej nędzy będą dążyły do wzrostu gospodarczego za wszelką cenę. Często to będzie właśnie dziki wzrost gospodarczy, z którym będzie się wiązała degradacja środowiska, ale i na przykład pogarszanie się warunków życia niektórych ludzi, ale materialny efekt zostanie osiągnięty, czyli ta kategoria wzrostu gospodarczego będzie następował wzrost gospodarczy. Tyle tylko, że to będzie dziki wzrost gospodarczy. I w żadnym przypadku z mojej wypowiedzi nie wynika, że wzrost gospodarczy trzeba hamować. On jest potrzebny oczywiście, ale kategoria wzrostu gospodarczego, wzrost gospodarczy nie może być celem. Wzrost gospodarczy to środek do realizacji celu, jakim jest poprawa jakości życia ludzi. A poprawa jakości życia ludzi oznacza postęp właśnie społeczny, czyli miejsca pracy, warunki ochrony zdrowia i tak dalej, i postęp ekologiczny. Co z tego, że będzie wzrost gospodarczy, jak będziemy truci smogiem i tak dalej. Czyli i tu absolutnie proszę, żeby nie przypisywano mi jakiegoś hasła o hamowaniu wzrostu gospodarczego, bo to dla niektórych krajów, tych biedniejszych zwłaszcza, byłoby hasło absurdalne. Ja tylko chciałam wskazać na to, że sam wzrost gospodarczy nie jest celem samym sobie, jest środkiem do realizacji celu. I to bardzo mocno podkreślam. Celu, jakim powinno być w cywilizowanym społeczeństwie, jakim powinna być poprawa jakości życia ludzi. Dziękuję. Dobrze, dziękuję za to. Czy mogłem tylko się odnieść jednym zdaniem? Bardzo proszę. Chciałem się odnieść do jednego sformułowania, które padło już tutaj kilka razy, a mianowicie dziki wzrost gospodarczy. Po pierwsze, ja również zgadzam się, że wzrost gospodarczy rozumiany jako PKB per capita czy jakaś inna taka miara pieniężno majątkowa nie jest celem samym sobie i wraz ze wzrostem gospodarczym dzieje się w danych przestrzeniach dużo bardzo dobrych rzeczy. I było użyte takie sformułowanie, że ten dziki wzrost gospodarczy występował także w Polsce. Ja po prostu zastanawiam się, w jakim okresie. Być może to jest jakaś nawiązanie do czasów szlacheckich czy jakichś średniowiecza, kiedy jakieś obszary w Polsce z takiego wzrostu korzystały kosztem klasy wyzyskiwanej chłopów i tych większości, która żyła w biedzie, ale od 1989 roku w Polsce nie mieliśmy do czynienia z dzikim wzrostem gospodarczym, ponieważ wraz ze wzrostem PKB poprawiała się masa, czy praktycznie wszystkie wskaźniki jakości życia ludzi, od średniej długości życia, przez śmiertelność niemowląt, po wskaźniki ekologiczne, takie jak emisja CO2, która spadła w przeliczeniu na mieszkańca, taka jak emisja ścieków do rzek, która za PRL-u była znacznie większa. Te wszystkie wskaźniki rosły razem ze wzrostem PKB, więc nie wydaje mi się, aby po 1989 roku, w jakimkolwiek okresie tych 30 kilku lat po transformacji w Polsce dochodziło do czegoś, co można byłoby nazwać dzikim wzrostem gospodarczym, rozumianym, jak rozumiem, jako wzrost PKB bez poprawy innych wskaźników jakościowych. Wszystko to w Polsce się poprawiało i to jest bardzo dobra wiadomość, że dzięki wzrostowi gospodarczemu także ta jakość życia Polek i Polaków jest dziś dużo wyższa niż po
40 latach PRL. No i to nie jest nic nowego, to nie jest nic zaskakującego. Trudno, żeby było inaczej. Ja zdaje się, nie jestem słyszana w tej chwili. Jest pani słyszana, jak najbardziej. Natomiast nie zgadzam się z panem, że cały okres transformacji to był okres takiej szczęśliwości i postępu społeczno-gospodarczego. Były jednak okresy, kiedy było wielkie bezrobocie, marginalizacja niektórych regionów, marginalizacja niektórych miejscowości, wykluczenie ekonomiczne dużych warstw społecznych, a nawet do przed 2015 roku Komisja Europejska w realnej ocenie przygroziła nam palcem, pokazując, że jesteśmy mistrzami niechlubnymi zagrożonych udział ludzi, rodzin i dzieci zagrożonych skrajnym ubóstwem, a równocześnie mieliśmy do czynienia z największą w skali Unii Europejskiej segmentacją rynku pracy, czyli sztucznym zmuszaniem ludzi do tego, żeby zakładali działalność gospodarczą i pozbawiani byli przez to praw pracowniczych, urlopowych i innych. To pokazuje, że z tym postępem społecznym nie było całkiem w porządku. A co do postępu ekologicznego, no to do teraz jeszcze mamy dużo problemów jednak z zanieczyszczaniem środowiska, słynne śmieciuchy i tak dalej. To, że się poprawiło, to między innymi było spowodowane dezindustrializacją w pewnym okresie i bankructwem wielu firm na początku. Dziękuję za te głosy i za te klaryfikacje Państwa stanowisk. Przyjmuję oczywiście to sprostowanie i wyciągam z niego wniosek taki, że w gruncie rzeczy oboje Państwo stoicie na stanowisku, że wzrost gospodarczy tak, pytanie jaki wzrost i w jakim celu, no to skoro przy tym jesteśmy, no to może jeszcze dopytam Pana Jana Chudzyńskiego w takim razie, czy on również się podpisze pod tą linią argumentacji, czy on jednak przyjmie takie stanowisko, że tak, istnieją takie sytuacje, w których należałoby wzrost gospodarczy wyhamować w ramach takiego, my na to chyba nie mamy dobrego słowa, ale degrowth, decroissance, takiego post-rozwoju czy nie rozwoju? No ja tutaj różniąc się z opiniami tej pani profesor i pana Marka Tetały, twierdziłbym jednak, że może nie tyle to ma być cel sam w sobie, tak, żeby zatrzymać wzrost gospodarczy, tylko podejmując działania, jakie według wielu naukowców z dziedzin science, czyli zajmujących się tak naprawdę właśnie tymi materialnymi podstawami życia na tej planecie, tak należałoby jednak zmienić system produkcji i ilość produkowanych dóbr i usług i tym samym wszystkie koszty środowiskowe, jakie się z tym wiążą. Więc żeby to osadzić w jakichś takich bardziej praktycznych kategoriach, tak, coś, temat albo zagadnienie, nad którym często się utyskuje też i krytykuje, mianowicie tak, konsumpcja dóbr materiałowych, które no, przez wielu jest krytykowana jako nadmierna. Osób, które niekoniecznie są związane w jakikolwiek z ruchem albo ze stanowiskiem tak, postulującym jakieś zmiany w tej strategii czy planach rozwojowych. To ta zmiana w obszarze konsumpcji, na przykład ograniczenie liczby albo sposobu produkcji różnych dóbr może samo w sobie doprowadzić do zmniejszenia się wartości PKB, tak, i tym samym zmniejszając tę wartość. Jeszcze schodząc na niższy poziom, tak, w ostatnich latach w kontekście tego całego wzburzenia właśnie ekologiczno-klimatycznego, tak, no, pojawiają się coraz częściej jakieś analizy albo głosy w debacie publicznej wskazując na to, jak to niepotrzebnie dużo produkuje się, nie wiem, czy samochodów, czy innych materiałów wysoko przetworzonych.
I jest to tak naprawdę napędzane nie tyle potrzebami, tak, jakimiś materialnymi, tylko po prostu systemem produkcji i finansowania albo sprzedaży tych produktów, czyli nie wiem, marketingiem albo po prostu potrzebą ciągłego zwiększania wolumenu sprzedaży. I coś, co dotyka i też jest komentowane coraz więcej, coraz częściej przez wielu z nas, jest postarzenie produktów, tak, czyli po prostu takie planowanie produkcji, taki sposób czy projektowania, czy produkowania, tak żeby oczywiście wzbudzać te potrzeby na zakup kolejnych produktów, na przykład z tej samej linii, z tej samej kategorii produktowej. Czy to poprzez marketing sprawny, czy to właśnie poprzez jakieś tam materialne defekty i niską trwałość i jakość tych produktów. Tak? Oczywiście są prowadzone próby zmniejszenia, ograniczenia takich praktyk na poziomie, powiedzmy, unijnym, ale to jakie wieści do mnie dochodzą, to są często plany, które są torpedowane właśnie przez producentów, przez organizacje producenckie, które oczywiście walczą w swoim imieniu o to, żeby nie ograniczać im biznesu. Więc tutaj właśnie z jednej strony ukazuje się to zderzenie pomiędzy jakimiś, no powiedzmy, dosyć obiektywnymi potrzebami zmian, tak, bo nie wiem, czy byśmy się wszyscy zgodzili, myślę, że dużo osób by się zgodziło co do tego, że ten system produkcji i tworzenie takich, a nie innych, jak teraz mamy, produktów, które są niskiej trwałości, często się psują i cały proces prowadzi tak naprawdę do tego, żeby sprzedać więcej. A napięcie pomiędzy tym a ekologią jest dosyć, a takimi potrzebami planetarnymi, powiedzmy, jest dosyć widoczne. Gdyby wdrożyć tego typu rozwiązania, no oczywistym może okazać się, że to zmniejszy ten wolumen sprzedaży i zmniejszy tym samym PKB. Więc to nie jest pytanie o tyle, czy my chcemy zmniejszyć PKB, tylko czy my chcemy wdrożyć jakieś rozwiązania, które ze względów czysto logicznych, tak, i z tego, jak wygląda system gospodarczy, doprowadzą do tego ograniczenia PKB. No ja nie sądzę, żeby tutaj w tym środowisku osób, które jakoś postulują tego typu zmiany dotyczące wzrostu PKB, były osoby, które tak po prostu mówią o tym, chcemy ograniczyć PKB, bo to jest nasza idea fix, tak, to jest tak naprawdę taki wynik tych wszelkich rozważań, które, tak jak wspomniałem, nie są prowadzone w środowisku osób oderwanych od rzeczywistości, czy to materialnej, czy ekonomicznej, tylko właśnie to jest proces myślowy, który toczy się na tak naprawdę na skrzyżowaniu zarówno nauk społecznych, jak i science, więc o tyle jest, wydaje mi się, bardzo cenny. To skoro jest pan przy głosie, to od razu dopytam. Przypomina mi się taka scena, kiedy Karl Kautsky przemawiał i ktoś w jego kierunku krzyknął: pański program jest sprzeczny z naturą ludzką. On powiedział: no to trzeba będzie zmienić ludzką naturę. I zastanawiam się, czy ta postawa, nazwijmy ją konsumpcyjna, ta potrzeba posiadania kolejnego telefonu, który ukazał się na rynku, niczym się nie różni od tego, który się ukazał w roku zeszłym, ale ludzie chcą go mieć. No, czy to jest coś, z czym tak realnie można się wdać w dyskusję i czy globalnie można to zmienić? Innymi słowy, jak pan ocenia realizm tych postulatów? No, może zaczynając od tego pierwszego wątku, który pan poruszył, czyli jakieś nawiązanie do kwestii natury ludzkiej. No tutaj oczywiście bardzo często jest to temat poruszany, jest to jakiś argument poruszany jako kontrargument do jakichkolwiek działań mających na celu doprowadzić do ograniczenia konsumpcji. No i o tyle jest on nietrafiony, bowiem tak, już zmiany w zakresie konsumpcji się dzieją, zachodzą i do tego stopnia one są dostrzegane nawet przez środowiska biznesowe. To w sumie mogłem wspomnieć w pierwszej wypowiedzi, ale teraz o tym wspomnę. Do tego stopnia są dostrzegane w środowisku biznesowym. W zeszłym roku prezes H&M, czyli odzieżowego giganta, tak, właśnie wskazał na niebezpieczeństwo, jakie wiąże się ze zmianą tych wzorców konsumpcyjnych, czyli z ograniczeniem konsumpcji.
I on no dość moim zdaniem kuriozalnie wskazał na to, że to jest wielkie zagrożenie dla, to jest wielkie zagrożenie społeczne. Czyli z jednej strony to, te zmiany się dokonują i widać, i wielu nawet ekonomistów wskazuje na to, że to jest właśnie jakaś, to jest właśnie coś, co może, to może ograniczyć tą presję środowiskową, jaka jest wywierana przez gospodarkę, przez aktywność gospodarczą, czyli właśnie zmiana tych wzorców konsumpcyjnych. To tak naprawdę, nawiasem mówiąc, z jednej strony jest takim spychaniem trochę tej całej debaty, zrzucaniem odpowiedzialności na indywidualne wybory konsumenckie. Ale to może też nie chciałbym tego teraz zbyt głęboko w to wchodzić. Ale to się dzieje, tak? I tak samo jakby sięgając do różnych badań i rozważań osób, które zajmują się tym nie tylko tak anegdotycznie naturą ludzką albo wzorcami konsumpcji, oni wskazują na to, że no w dużej mierze jednak to, jak ludzie konsumują, na to, jak ludzie konsumują, ma wpływ strona popytu, podaży, tak? Czyli producenci, system produkcji i oczywiście wzmaganie tych potrzeb. Tak? Więc ja myślę, że akurat ten aspekt tego, powiedzmy, szerzej mówiąc, nie wiem, jakiegoś programu, projektu ograniczenia wzrostu gospodarczego, ograniczenia konsumpcji jest relatywnie mało problematyczny. Rozumiem. No to myślę, że jako moderator wypiąłem z tego, to znaczy doprowadziłem do jakiejś polaryzacji stanowisk i teraz już dyskusja może się toczyć, więc wrócimy się teraz do dwóch pozostałych panelistów. Pan Chudzyński przedstawił swoją propozycję, to znaczy tak, możemy być w sytuacji, w której trzeba będzie przedsięwziąć takie kroki, które w imię realizacji szerszych celów ogólnoludzkich, planetarnych, będą się nieuchronnie wiązać z obniżką PKB. Czy chce pan dokończyć? Tak. No ja bym powiedział, że w odróżnieniu do pana Marka Tetały, no ja uważam, że to nie jesteśmy w sytuacji niewiedzy, wręcz przeciwnie, jesteśmy w sytuacji ogromnej wiedzy i to nie od dzisiaj, tylko od 30 lat z górką. Takiej, jeśli chodzi o duży zasób wiedzy na temat tego, jak wygląda obecna sytuacja. I wobec tej wiedzy, jaka jest posiadana, no to raczej to nie jest kwestia, że kiedyś będziemy zmuszeni. To są raczej kwestie, które są do wdrożenia dosyć prędko. Jeżeli nie przedwczoraj nawet. Więc wracając do pozostałej dwójki panelistów, problem jest znany. Mamy z jednej strony doktrynę nieskończonego wzrostu, a z drugiej strony mamy planetę o skończonych zasobach. Jedna propozycja, jak sobie z tym poradzić, padła. Zakładam, że Państwo chcą wzrostu, ale innego. No to czy moglibyście Państwo w takim razie zarysować swoją alternatywę? I zacząłbym teraz w kolejności odwrotnej, to znaczy najpierw poprosiłbym o komentarz pana Marka Tadeusza. Po pierwsze, tutaj czasami zamiennie pojawiało się hasło hamowania wzrostu, co ja bym rozumiał jako dążenie do tego, żeby to tempo wzrostu było coraz wolniejsze, ale niekoniecznie negatywne, ale możemy też sobie wyobrazić i myślę, że to jest ten taki bardziej radykalny postulat, który wybrzmiewa z tych takich haseł o na przykład ograniczeniach w obszarze konsumpcji, ujemny wzrost, to znaczy dążenie do tego, żeby się cofnąć, jeżeli chodzi o, jak rozumiem, kraje bogatsze, bo te biedniejsze nie mają za bardzo się z czego cofać. I tutaj no, na pewno ja jestem przeciwny tego typu rozwiązaniom. Mówiąc o kwestii niewiedzy, myślę, że ta niewiedza dotyczy przede wszystkim tego, gdzie dla takiego wskaźnika jak PKB per capita jest taka granica. Myślę, że o tym się przekonamy sami. Oczywiście kraje bogatsze generalnie rozwijają się zazwyczaj wolniej niż kraje te biedniejsze, aspirujące, rozwijające się, więc pewne ograniczenia oczywiście istnieją, ale w tym wymiarze czysto jakby metodologii mierzenia PKB nadal nie wiemy, gdzie ten limit sam się ustali, bo państwo, instytucje międzynarodowe nie powinny takiego limitu z pewnością ustalać.
Jeszcze te pierwsze pytania były takie rozbiegowe, ale chciałem jeszcze wrócić do pewnego wstępu dotyczącego w ogóle postępu. Myślę, że on jest ważny do zrozumienia kontekstu tej dyskusji, ale też tego hasła o naturze ludzkiej, tego, co jest tak naprawdę naturą ludzką. Otóż rozwój, wzrost czy postęp, jakkolwiek to nazwiemy, jest dla ludzkości z perspektywy historii życia człowieka rzeczą nową. Przez 99 być może nawet procent historii ludzkości, ludzie żyli w czymś, co byśmy dzisiaj nazwali skrajną biedą. Dopiero od okolic XVII-XVIII wieku, kiedy popatrzymy sobie nawet na wykresy tego, tutaj jak rozumiem, nielubianego wskaźnika PKB per capita, to one wyglądają tak, że było cały czas płasko i dopiero rozpoczęła się ta eksplozja, czyli ten duży wzrost 200-300 lat temu, w zależności od miejsc na świecie. Więc sam rozwój jest czymś dla nas nowym. I jeżeli popatrzymy na taką biologiczną historię ludzkości, on też pojawiał się w różnych miejscach, w różnych okresach. I tutaj to nie był tylko wzrost PKB, czyli tej miary, która jest używana w różnego rodzaju statystykach, ale właśnie tych wszystkich miar, które, jak rozumiem, są ważne, żeby ten wzrost nie był dziki, to znaczy poprawy długości życia, śmiertelności niemowląt, śmiertelności w ogóle, umieralności na różnego rodzaju choroby. I to był też okres takiego postępu, jeżeli chodzi i o świat idei, i o rzeczy związane z bezpieczeństwem, poziomem przestępczości, rozbojów i tego typu miar. To bardzo dobrze pokazuje między innymi Steven Pinker w swoich książkach dotyczących właśnie tego okresu oświeceniowego rozwoju. I myślę, że to powinniśmy doceniać, to co do tej pory się wydarzyło. I dlatego to też zbudowało w wielu osobach pewnego rodzaju aspiracje, to znaczy takie naturalne dążenie do tego, że jak ktoś ma mniejsze mieszkanie, to chciałby mieć trochę większe. Jak ktoś ma jeden słaby samochód, to chciałby mieć jeden trochę lepszy samochód, a być może drugi samochód. Jeżeli ktoś wyjeżdżał na wczasy do tej pory w Polsce, to być może chciałby pojechać gdzieś dalej, zobaczyć jakiś inny kawałek świata. I to jest rzecz również dziś naturalna i myślę, że tego też nie powinno państwo sztucznie hamować jakimiś regulacjami czy restrykcjami dotyczącymi kwestii na przykład konsumpcyjnych. Tak? Tutaj pojawiły się hasła związane z tym sprzętem domowym. No, nie wyobrażam sobie regulatora, który by twierdził, ile można mieć w domu, nie wiem, na przykład pralek czy telefonów komórkowych, albo jakie to telefony miały być. To zweryfikuje rynek sam. I tak jak Jan Chudzyński powiedział, to już się czasami dzieje. Był ten przykład sieci odzieżowej, która zmienia swoje zachowania. I myślę, że wraz z tym, kiedy ludzie będą chcieli na przykład bardziej trwałych sprzętów, to także firmy zaczną się do tego dostosowywać. Dobrym przykładem jest konsumpcja żywności, kiedy w Warszawie dzisiaj można znaleźć masę wegańskich, wegetariańskich knajp. W marketach można znaleźć całe przestrzenie wypełnione jedzeniem wegetariańskim, jedzeniem bio, jedzeniem wegańskim. I to się nie wydarzyło dlatego, że państwo powiedziało, ludzie, jedzcie mniej mięsa, tylko wydarzyło się dlatego, że coraz więcej osób ze względu na świadomość, ze względu na zmieniające się mody, ze względu na informacje, które zdobyli na przykład w internecie, chce zmienić swoje codzienne zwyczaje żywieniowe. Jest po prostu duży popyt na tego typu produkty i myślę, że tak samo będzie z kwestiami związanymi na przykład z trwałością. Jeżeli będzie więcej osób poszukujących trwałych rzeczy, to będzie główny atrybut, którego będą poszukiwać ludzie poszukujący właśnie tej pralki czy miksera do domu. To znaczy tego, czy to jest coś, co wytrzyma bardzo wiele lat, a nie na przykład tego, że jest najtańsze albo tego, że działa lepiej niż produkty konkurencji. I wiele tych procesów wydarza się i będzie wydarzać naturalnie, dlatego ja mówiąc, że nie wiem, odpowiadając na pytanie, czy jest ta granica wzrostu, odpowiadam też, że tutaj nie wiem, jak to się wydarzy, ale na pewno się wydarzy, jeżeli więcej osób, przekonanych być może przez takie osoby, które są propagatorami trwałości tych sprzętów domowego użytku czy trwałości innych dóbr konsumpcyjnych, zacznie decydować się też na takie wybory jako konsumenci, a producenci się do tego w sposób naturalny dostosują. Nie potrzebujemy tutaj żadnej zewnętrznej ingerencji państwa czy innego rodzaju jakby bytów odgórnych,
pewnych mechanizmów przymusu. A to pozwoli pan, że dopytam, bo jak rozumiem, wiele spośród szczegółowych kwestii, o których pan mówi, faktycznie może się w pewnym sensie rozwiązać samorzutnie, ale wróciłbym do tego pytania najbardziej fundamentalnego, to znaczy planeta o skończonych zasobach vis-a-vis doktryny wzrostu, który końca nie ma. No tu musielibyśmy liczyć na to, że rynek doprowadzi do tego, że ludzie zaczną się rządzić trochę nierynkową logiką, czyli na przykład, że ograniczą swoją konsumpcję, no bo zostaną przekonani do tego, że tak będzie lepiej z punktu widzenia jakichś ogólnoludzkich czy planetarnych celów. Jak by pan odpowiedział na to wyzwanie najbardziej zasadnicze? Po pierwsze, na świecie nie mamy tylko tych nieskończonych, znaczy nie mamy tych zasobów skończonych, ale mamy też zasoby odnawialne, które już teraz są wykorzystywane i zapewne będą jeszcze lepiej i bardziej efektywnie wykorzystywane w przyszłości, także dzięki zmianom technologicznym. Więc tutaj nie widzę tej bariery związanej z kwestią zasobów, a te już istniejące mogą być nadal wykorzystywane bardziej efektywnie. Oczywiście gdzieś była mowa o tym, że pewną barierą będzie limit jakby przestrzeni na Ziemi w relacji do wzrostu populacji. I tutaj też oczywiście my tak naprawdę już dzisiaj możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć rzeczy związane z demografią, tak, przynajmniej z takim horyzontem 20-30 lat i ta liczba ludności będzie rosnąć. Ale jak widzimy z doświadczeń krajów bogatszych, akurat wraz ze wzbogaceniem się ta poziom dzietności spada i być może tutaj też dojdzie do tego momentu przełamania, a nie sądzę, że to maksimum będzie jakimś momentem, w którym już nie wystarczy miejsca na Ziemi, więc wzrost jest rzeczą dobrą, rozwój jest rzeczą dobrą, bo być może doprowadzi to właśnie do tego, że liczba mieszkańców zacznie spadać. Oczywiście jednocześnie prowadzone są różnego rodzaju polityki tak zwane prodzietnościowe. Taką polityką miało być na przykład 500+, które akurat w tym wymiarze dość słabo się sprawdza, czy nawet nie sprawdza. Ale no, to już jest decyzja polityków państwa. Ja tak bardzo bym się nie przejmował na przykład tym, że populacja ludzi w Polsce spadnie, o ile otoczenie jakby regulacyjne będzie takie, że gospodarka będzie mogła spokojnie dostosować się do działalności w tej mniejszej liczbie populacji, abstrahując oczywiście od kwestii na przykład związanych z migracją, ale myślę, że odpowiedzią na ten jednych z wyzwań takim związanym z terenem tak naprawdę, czy przestrzenią, jest także wzrost gospodarczy i to, że bogacąc się, to dążenie do tego, żeby posiadać dwójkę czy więcej dzieci, może zmaleć i wtedy też ta populacja na świecie zacznie w sposób naturalny spadać. Wtedy obawiam się, że zaczną się właśnie takie wielkie hasła i programy polityczne tego, że co będzie, jak za kilkaset lat populacja spadnie do zera, jeżeli ta dzietność będzie zbyt mała, bo wydaje mi się, że zawsze tutaj politycy dostrzegają albo problem w jedną stronę, albo problem w drugą stronę i szukają rozwiązań, które często są gorsze od choroby. Mhm. Dziękuję. No i oczywiście muszę też stworzyć możliwość pani profesor Mączyńskiej do tego, żeby zabrać głos w tej kwestii. To znaczy, jeżeli nie rozwiązanie polegające na tym, żeby rozwój czy wzrost wyhamować, ograniczać, bo nawet przechodzić na wzrost ujemny, no to jak wygląda alternatywa? No ja oczywiście zgadzam się z panem Tatałą, że nie mam, byłoby czymś dość przerażającym, gdyby raptem jakikolwiek kraj, jakikolwiek polityk wpadł na pomysł, że trzeba wprowadzić jakieś limity wzrostu gospodarczego, limity produkcji czegokolwiek i tak dalej. Byłoby to bardzo no, przeciwne ideom wolnościowym i idei wolnego rynku, bo nikt z nas by nie zaakceptował, co pan moderator już stwierdził, że no nikt nam nie może zabronić kupowania kolejnej komórki, jeżeli tylko mamy na to ochotę. Ale chodzi o to, nie chodzi o jakieś administracyjne hamowanie wzrostu, chodzi o to, żeby kształtować wzrost o takiej jakości, który będzie się przekładał na rzeczywistą poprawę jakości życia ludzi i postęp
ekologiczny. I niestety my mamy, doszło przez, zwłaszcza przez ostatnie 4 dekady do fetyszyzowania, takiego bezrefleksyjnego fetyszyzowania wzrostu gospodarczego jako miary, a tymczasem jest to miara nie wcale nie dobrobytu. Tam wynalazca tej miary, Kuznets, który dostał zresztą Nagrodę Nobla za to, tam się w grobie przewraca, jeśli patrzy, w jaki sposób my niewłaściwie posługujemy się kategorią wzrostu gospodarczego, bo chodzi o taki wzrost gospodarczy, który oznacza rozwój społeczno-gospodarczy, a tak niestety nie jest. Proszę Państwa, proszę policzyć, ile Państwo mają w domu, przedłużaczy i tak dalej. Czy spotkali Państwo producenta, który na przykład oferuje Państwu laptopa, ale daje wybór kupić ładowarkę lub nie kupić ładowarkę? Dopiero niedawno Unia Europejska zajęła się problemem uniwersalnych zasilaczy i tak dalej, które by pasowały do wszystkich urządzeń. I tak to jest ułomnie realizowane. Jednym słowem mamy dobra i antydobra. Dobra, która się na nas wymusza ich kupowanie, o czym pan Hondzyński mówił, to sztuczne postarzanie wyrobów albo sztuczne pozłacanie wyrobów, wprowadzanie antyfunkcji, a równocześnie błędy pomiaru, nieuwzględnianie rachunku kosztów i efektów zewnętrznych. Nam ochoczo producent w naszą pralkę czy tam inne urządzenia, lodówkę, wmontowuje takie rozwiązania, które powodują, że lodówka nadaje się do wyrzucenia po 2 latach wraz z upływem gwarancji. I mówi nam się, że no dobrze, że tak się stało, ponieważ jest to, ta następna będzie bardziej energooszczędna. A gdzie w tym rachunku są koszty tego recyklingu, tej starej lodówki? I nikt tego dokładnie nie liczy. My mamy problem w ogóle rozpasania producentów, mamy problem zniewolonego konsumenta w warunkach pozornie wolnego rynku. Nie ma ani wolnego rynku, ani wolnego konsumenta. My jako konsumenci jesteśmy zmuszani do kupowania produktów, których nie potrzebujemy. A równocześnie reklama, która nas dręczy, ukierunkowuje nas na coraz to nowe bulimiczne zapasy, czyli zakupy, czyli kupuj, wyrzucaj, kupuj następne, nawet jakbyś się miał zadłużać. Kto i jak pozwala na to, że producent pisze na butelce szklanej z mlekiem, że butelka nie podlega zwrotowi, czyli wymusza na mnie kupowanie tej butelki, jeszcze płacenie za kierowanie tej butelki na śmietnisko, za opłaty z tytułu usuwania śmieci będą większe przez to. To jest kwestia właśnie braku rozwiązań regulacyjnych. Rozwiązań regulacyjnych, które by uwzględniały właśnie ten rachunek kosztów i efektów zewnętrznych. Bo jeżeli tego nie ma, to dochodzi do prywatyzacji zysków, a upaństwawiania albo uspołeczniania strat i kosztów. To jest moja strata i koszt. Ta butelka kupiona niepotrzebnie i ten zasilacz kupiony niepotrzebnie. W starym, słusznie minionym ustroju nawet mogłam kupić jako studentka wkład do pomadki do ust. Teraz Państwo nie znajdą tego. Za opakowanie od kosmetyków płaci się więcej niż za to, co jest w środku. To już się powoli zmienia, bo już i konsumenci zaczynają reagować i mądrzeć, że tak powiem. I producenci stwierdzają, że muszą się z tym coraz bardziej liczyć i już zdarzają się takie miejsca, gdzie można sobie w swoim słoiczku kupić kremu i nie płacić za ten słoiczek, bo to jest właśnie wymuszona konsumpcja. A poza tym, panie moderatorze, mam pytanie do pana moderatora, czy będziemy mogli mówić o samym pomiarze, bo to wynika z samego pomiaru. Kiedyś pan profesor Samuelson, noblista, swoim studentom zadał pytanie, co się stanie, jeżeli profesor ożeni się ze swoją gosposią. No, studenci próbowali w różny sposób odpowiedzieć, łącząc to z miłością, z relacjami, z rozwojem rodziny i tak dalej, a pan profesor odpowiedział, że
No nie, no po prostu podstawowe zjawisko, jakie wystąpi, to jest spadek produktu krajowego brutto. Ponieważ produkt krajowy brutto, to w największym uproszczeniu to jest suma zysków i płac. Więc pani gosposia nie dostanie już płacy, wobec tego przyczyni się to fatalnie, wpłynie to negatywnie na PKB. W sieci ostatnio krąży bardzo zabawna historyjka o tym, jak strasznym problemem i wrogiem PKB jest rowerzysta. Rowerzysta nie dość, że nie jeździ samochodem i nie kupuje benzyny, nie płaci akcyzy, i to jeszcze mniej choruje, nie zużywa leków, nie chodzi do lekarza i tak dalej. To jest fatalne dla PKB. Jak wiadomo, w PKB włączone są wszystkie produkty, które przechodzą, wszystkie no, produkty, które przechodzą przez rynek, produkty i usługi. Jak wiadomo, prostytucja też się wlicza do PKB, ponieważ prostytutka zarabia, a prowadzący ten interes ma zyski. Więc to pokazuje, że PKB jest po prostu miarą relacji rynkowych. Nie ma wolontariatu i poza tym nie mamy w PKB darmowych produktów. Jeżeli mamy różne internetowe na przykład produkty za darmo, dostęp do informacji i tak dalej, to to w gruncie rzeczy jest naszym dobrodziejstwem, a nie wlicza się tego do PKB. Więc cały problem wynika tutaj ze sposobu podejścia do PKB jako miary i to nie jest wina tej miary, bo ta miara jest potrzebna, bo rynek powinien być mierzony, ale ona nie może być podstawą, nie może być wyznacznikiem kierunków rozwoju polityki społeczno-gospodarczej i nie może być fetyszyzowana i musi być uzupełniana o inne miary, o których tutaj było pośrednio i pan Chądzyński mówił, chociażby miara rozwoju z uwzględnieniem edukacji, długości życia i tak dalej. Więc tutaj no, musimy bardzo sceptycznie podchodzić do miary, jaką jest PKB. Ja naszych tutaj widzów czy słuchaczy odsyłam do raportu przygotowanego przez OECD. Współautorem jest między innymi noblista pan profesor Stiglitz pod tytułem Poza PKB, czyli coś dodatkowego, nowa miara, a pod tytuł jest Mierzmy to, co ma znaczenie dla jakości naszego życia. Bodajże, ja z pamięci to mówię, troszkę może inny jest podtytuł, a wcześniej był raport pod tytułem Błąd pomiaru i z drugim mniejszym tytułem Dlaczego PKB nie wystarcza. Więc tutaj nie chodzi o limitowanie PKB, ale chodzi o takie środowisko regulacyjne, które doprowadzi do tego, że konsument nie będzie zniewolony i nie będzie zmuszany do kupowania czegoś, co mu jest wcale niepotrzebne. Myślę, że pandemia bardzo, te pandemiczne blizny, jakie wszyscy będziemy mieli, pandemiczne blizny pamięci, no, pozytywnie wpłyną na nasze zachowania konsumpcyjne i żądania wobec producentów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja tylko szybkie wtrącenie dla naszej publiczności. Przypominam, że jest możliwość zadawania pytań, czy poprzez Q&A na dole, czy poprzez czat, czy na Facebooku w komentarzach. Te pytania również będziemy do panelistów kierować. Pani profesor wywołała temat wskaźników, do którego z całą pewnością jeszcze przejdziemy. Natomiast w związku z tym, że pojawiły się nowe głosy i nowe tezy, to chciałbym wykorzystać tą okazję, żeby wrócić jeszcze na chwilę do pana Chudzyńskiego i pozwolić mu się skonfrontować z tymi głosami, no bo padła teza idealnie przeciwna w stosunku do tej, którą otworzył tą część dyskusji, którą można by wyrazić takim hasłem only she ze w, bogaczcie się, to znaczy jak biedni awansują do klasy średniej, no to naturalnie będą bardziej zainteresowani produktami wegańskimi, bardziej świadomym stylem życia i tak dalej. Jak państwa rozwijające się staną się państwami rozwiniętymi, no to też wszelkie efekty, jakie z tego wynikają, przecież nie tylko ekonomiczne, ale też polityczne, społeczne, moralne, będziemy mogli zaobserwować.
Więc może paradoksalnie rozwiązaniem problemu nie są kroki, które przełożą się na obniżenie PKB, ale kroki, które się przełożą na podwyższenie. Czy chciałby się pan do tego odnieść? Muszę się odnieść. I chcę oczywiście. Cieszy mnie taka postawa. Znaczy, rozumiem, że mówi pan o państwach rozwijających się, tam gdzie nie wiem, poziom konsumpcji, czy państwach poziom... rozwijających się i trzymając się tej uprzejmej nomenklatury, osobach bogacących. Dobra, no to jak najbardziej. Ja tak naprawdę nie, w żaden sposób nie formułuję postulatów prowadzących do tego, żeby ograniczać jakąkolwiek konsumpcję czy wzrost w krajach, w których ten poziom jakości życia, poziom tej konsumpcji materiałowej jest na poziomie kilka razy niższy, nawet dużo niższy niż w krajach wysoko rozwiniętych. To jest zresztą, jeżeli by spróbować jakoś prześledzić, zmapować różne postulaty, jakie się pojawiają w tej debacie właśnie okołowzrostowej, współczesnej, no to jest właśnie główny taki chochoł, czyli przestrzelony argument, który się pojawia, właśnie odnoszący się do tego, że stawianie zaciąganie jakiegoś hamulca na wzrost właśnie doprowadzi do zubożenia, do pogorszenia się sytuacji osób aspirujących w krajach rozwijających się. No nie, no nie jest to absolutnie część tych różnych, powiem, pomysłów i postulatów. To jest raczej właśnie jakieś argumenty, to są raczej argumenty dotyczące krajów wysoko rozwiniętych, tak jak wspomniałem. Więc nie jest to raczej rozwiązanie problemu, więc wręcz przeciwnie, tak? W sensie to jest dodatkowe dokładanie, a to dokładanie tej konsumpcji materiałowej i konsumpcji materiałowej zaznaczmy, która raczej w sensie według mojego jakiegoś tam kompasu moralnego, ona jest jak najbardziej no, słuszna, tak? Kwestia oczywiście tego, w jaki sposób to się odbywa, no ale tego już nie mi to w żaden sposób dyktować. Mogę mieć jakieś tam swoje upodobania, preferencje. Ale może też chciałbym jeszcze jedną rzecz doprecyzować, bo tutaj pani profesor Mączyńska mówiła o PKB, o ograniczeniach tego wskaźnika, jak się oczywiście zgadzam. I w tym sensie jest to bardzo zbieżne z moją wcześniejszą wypowiedzią. To znaczy, jeżeli oceniamy pewną część działalności gospodarczej jako... Proszę mi wybaczyć użycie tego słowa, ale nie mam w tym momencie dobrego synonimu, jako zbędną albo, nie wiem, szkodliwą, tak, w kontekście jakichś wyzwań środowiskowych obecnie, albo nawet społecznych, tak, to ograniczenie tego typu działalności, choćby, nie wiem, przestawienie się właśnie na inne środki transportu, czy właśnie ograniczenie lotów samolotem, z czego też w tym momencie organizacje zrzeszające linie lotnicze się bardzo boją tego narastającego trendu w Europie, to tego typu działania chcemy czy nie chcemy. W obszarze na pewno tych sektorów one doprowadzą do ograniczenia wartości tych wytworzonych dóbr i usług. Więc w tym sensie tak sektorowo na pewno będzie spadał ten poziom PKB. Tak? Więc ja bym proponował, żeby może tak postarać się na to spojrzeć, bardziej przez pryzmat tego, co my w ogóle liczymy, mówiąc o PKB, tak? Dlatego też propozycja, nie wiem, ustawienie jakiegokolwiek poziomu, jakiegokolwiek ograniczenia PKB administracyjnego, tak jak taki pomysł oczywiście nie jako swój, ale jako jakąś możliwą realizację tego postulatu ograniczenia wzrostu, tutaj prezentował pan Marek Tatała, że ktoś mógłby po prostu chcieć postawić limit PKB per capita, no to zupełnie nie ma sensu, bo PKB per capita w kraju A, albo w ogóle PKB w kraju A, PKB w kraju B czy C może być zupełnie czym innym, tak, i w różny sposób przyczyniać się do nie wiem, degradacji planety, czy do też degradacji jakichś tam sił witalnych, sił jakości, nie wiem, życia społecznego, czy tego rozwoju społeczno-gospodarczego, o jakim pani profesor mówiła. Też nawiązując do tych rekomendacji i publikacji OECD, no to ja też mogę polecić jakąś publikację OECD wydaną we wrześniu, bowiem należy wiedzieć, że w ogóle te tematy, które w Polsce niestety na pewno nie cieszą się specjalnie dużą popularnością, może w przyszłym roku
ze względu na jakieś już wiem, planowane publikacje ten temat się ożywi, ale no, wśród różnych instytucji międzynarodowych, ale także narodowych w różnych krajach Europy Zachodniej i nie tylko, te tematy są podejmowane dosyć dobrym poziomie, chciałbym powiedzieć, i dosyć poważnie. Właśnie we wrześniu ukazał się taki raport, tym razem nie beyond, czyli nie poza PKB, czyli nie beyond GDP, tylko beyond growth, czyli poza wzrostem, który no, w dużej mierze jakoś rozlicza się z różnymi często pojawiającymi się właśnie tutaj przekonaniami, powiedziałbym nawet mitami, że wzrost gospodarczy to jest coś, co po prostu faktycznie, no fajnie się koreluje może z niektórymi wskaźnikami jakości życia, ale to bardzo zależy od kontekstu i na przykładzie wielu państw wysoko rozwiniętych to wcale nie prowadzi do tak jednoznacznych pozytywnych efektów, a więc wręcz przeciwnie, w wielu grupach ostatnie 3 dekady wzrostu gospodarczego doprowadziły do zubożenia, pogorszenia, zwiększenia się problemów psychicznych. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, czyli kraje, które my bierzemy tutaj w tej części Europy jako takie benchmarki, można powiedzieć, rozwojowe, no w ostatnich latach są przykładem właśnie, od 10 lat są przykładem niepokoi społecznych, różnych problemów, które są bardzo serio w tym momencie analizowane i brane pod uwagę przez zarówno środowisko akademickie, społeczne i z dziedziny science. Więc chciałem powiedzieć tylko, że ta debata jest naprawdę bardzo rozwinięta. Mam nadzieję, że w Polsce też będziemy mogli operować w przyszłości na takim poziomie w tym temacie. Dziękuję. Widzę, że wszyscy z Państwa chcą mówić o wskaźnikach, co pewnie zrozumiałe w przypadku ekonomistów. Nie miał jeszcze okazji w tej sprawie się wypowiedzieć pan Marek Totała, więc zachęcałbym go do tego, to znaczy jak w takim razie pan ocenia PKB jako ten wskaźnik dominujący i czy uważa pan, że istnieje konieczność także wprowadzenia do takiego dyskursu publicznego, popularnego, także innych, a jeśli tak, to jakich? Tak jak wcześniej powiedziałem, ja nie uważam, że PKB per capita jest jakimś celem samo w sobie, dążenie do tego, żeby ono było coraz wyższe. I ja ciężko mi jakby wskazywać, oczywiście, znaczy ciężko mi wskazać na przykład w tych 30 latach w Polsce ten okres dzikiego wzrostu gospodarczego, ale też w przypadku wielu innych miejsc na świecie zazwyczaj wzrost gospodarczy tego PKB per capita, mierzony tym PKB per capita, wiązał się z poprawą wielu innych wskaźników gospodarczych i nie tylko, związanych ze zdrowotnością, związanych z dostępem do dóbr konsumpcyjnych, związanych z kwestiami środowiskowymi. I to jest dobra wiadomość i to akurat są też miary, które warto wykorzystywać. Jednocześnie ja też widzę wiele słabości w samym wskaźniku PKB i wydaje mi się, że on jest tak powszechnie używany tylko dlatego, że nic jakby na razie lepszego się nie przyjęło. Być może coś takiego lepszego powstanie. Były różnego rodzaju próby, które na razie jakby mówię o przebiciu się takiego mainstreamu, tak, żeby na przykład, nie wiem, IMF czy World Bank czy jakaś inna organizacja zaczęła stosować ten wskaźnik, bo oczywiście są różnego rodzaju miary, o których już Państwo wcześniej wspominali, ale wykorzystywane raczej jako dodatkowe miary, czy pokazujące jakiś inny wycinek rzeczywistości, a nie jako taki główny mainstream wskaźników, kiedy wejść do jakichś podstawowych takich baz danych gospodarczych o krajach. Były na przykład próby, pamiętam, po poprzednim kryzysie finansowym wypływające od prezydenta Sarkoziego z Francji, dotyczące właśnie zbudowania innych wskaźników. Mija ponad 10 lat od tamtych wypowiedzi i Francja nadal, myślę, wykorzystuje dość powszechnie także miarę PKB per capita. Nie wiem, czy powstały jakieś nowe, innowacyjne miary w związku z tamtą dyskusją kilkanaście lat temu. Inną słabością PKB jest to, no, że ono pokazuje wiele takich sztucznych zjawisk. No, państwo może zamówić w lokalnej firmie zbrojeniowej 10 tysięcy czołgów i PKB wzrośnie. Czy od tego wzrośnie dobrobyt w sytuacji, kiedy żyjemy w pokoju? Zapewne nie bardzo, tak? Być może dobrobyt chwilowy tych producentów tych czołgów, ale innym osobom się od tego sytuacja za bardzo nie polepszy.
Innym problemem, który widzę w PKB, jest to, że ono jednak wielu, pani profesor Mączyńska powiedziała, że widzi wiele rzeczy, które jakby powszechnie używamy, uznajemy za coś z takiego obszaru nawet szarej strefy czy czarnej strefy, takich jak prostytucja, i faktycznie takie rzeczy są szacowane w tych rachunkach narodowych, ale nie widzi, myślę, dobrze wielu zmian takich jakościowych, także związanych z konsumpcją. Jaka jest wartość internetu, tak? Albo jaka jest wartość mediów społecznościowych? Jaka jest wartość takich rzeczy cyfrowych, z którymi się na co dzień stykamy, które ułatwiają nam życie, czasami też utrudniają, czasami być może ja nie determinuję, że to może być pozytywne dla niektórych osób, być może nadużywających, nie wiem, Facebooka czy Twittera, to może być wartość negatywna, tak? Ale tych rzeczy wskaźniki PKB nie widzą, szczególnie właśnie związanych z tymi nowymi technologiami. Ale tak jak mówię, one będą dalej stosowane, są używane przez największe organizacje na świecie, są używane przez rynki finansowe. Jakby nie widzę tutaj narzędzi do jakiegoś zbiorowego buntu państw, żeby z tego narzędzia nie korzystać, a nie widzę też przeszkód, żeby tworzyć nowe wskaźniki. I to, co jest najważniejsze, i co jeszcze raz podkreślam, to moim zdaniem w okresach tego wzrostu PKB per capita także wiele innych miar się poprawia, także ludziom stan, jakość życia ludzi się w historii poprawiała i te procesy będą trwać nadal, dlatego nie przejmowałbym się tak bardzo tym, jakie miary są w tej chwili wykorzystywane przez organizacje te główne, światowe czy przez rządy do prowadzenia polityki gospodarczej. Ale nie mam nic przeciwko temu, żeby wykorzystywać nowe miary czy uzupełniać te wskaźniki o inne, być może fajniejsze czy jakieś lepsze rzeczy, które zostaną, które są jeszcze przed nami, które zostaną stworzone i upowszechnione. Dziękuję. Ja jeszcze raz przypominam o możliwości, jeszcze raz tylko zwrócę się do publiczności, że przypominam o możliwości zadawania pytań. Pierwsze pytania już spadają i zaraz jedno z nich odczytam, ale zgłaszała się do głosu pani profesor Mączyńska, więc oczywiście oddam jej. Dziękuję bardzo. W odniesieniu do głosu pana Tatały. No nikt nie kwestionuje potrzeby istnienia miary, jaką jest PKB. Chodzi tylko o to, żeby tej miary nie fetyszyzować i nie oczekiwać, że jej zastosowanie da te rezultaty i pokaże poziom na przykład dobrobytu. I nie jest tak, jak pan mówi, że generalnie jak wzrasta PKB, to się poprawia jakość życia ludzi. Jest wiele przykładów, gdzie do tego nie doszło, ale już tu pan Hondzyński wskazywał na Stany Zjednoczone. No Stany Zjednoczone wiadomo, że jakie są, to jest kraj bogaty, a jednocześnie mamy do czynienia ze skracaniem się długości życia ludzi, z ogromnymi asymetriami edukacyjnymi, z ogromnymi zaniedbaniami infrastruktury transportowej i równocześnie z takim i skurczeniem kurczy się klasa średnia, czyli narastają nierówności, koncentracja bogactwa wśród tych najbogatszych powoduje zahamowanie popytu, bariery popytu i tak dalej. Czyli nie ma takiego prostego przełożenia generalnego i uniwersalnego, że wzrost PKB zawsze gwarantuje poprawę jakości życia. Bo ani wśród tych krajów biednych, zarówno wśród tych krajów biednych, którym PKB szybko rosło, można znaleźć przykłady degradacji na przykład środowiska albo też wynaturzeń w relacjach społecznych, a w krajach najbogatszych też dochodzi do takiej rozbieżności pomiędzy poziomem PKB a poziomem rozwoju społecznego i ekologicznego. Dziękuję bardzo. A jeszcze tylko jedno, że pan mówił o raporcie Sarkoziego. No to ten raport został przetłumaczony na język polski i znajdą państwo go właśnie pod tym tytułem Błąd pomiaru, czyli dlaczego PKB nie wystarcza. Ale ten raport drugi, o którym mówiłam, poza PKB, Stiglitz i inni, to jest raport OECD, to jest kontynuacja tych prac Sarkoziego i ten drugi raport jest nieodpłatnie dostępny w sieci. Zachęcam państwa
publiczność do zajrzenia do tego raportu, bo tam jest wiele przykładów, jakie powinny być miary dodatkowe wprowadzone i dlaczego, i jakie słabości ma PKB. I te słabości w miarę narastania robotyzacji coraz bardziej się uwydatniają, bo tak jak pan Tatała powiedział, że no, internet darmowy czy sieci społecznościowe to jest określona wartość, a tego to nie znajduje odzwierciedlenia w PKB. Natomiast wiele antydóbr i niepożądanych społecznie produktów no, przyczynia się do wzrostu PKB, w tym także handel narkotykami, bo handlarze zarabiają, dealerzy zarabiają, a organizatorzy tego biznesu mają zyski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja, aby zachęcić do zadawania pytań, pozwolę sobie przeczytać pierwsze pytanie, które padło. Ono swoją drogą staje się być jakąś formą krytyki względem moderatora, bo zaczyna się od stwierdzenia, że jest to najważniejsze pytanie, a póki co jeszcze nie padło. A pytanie brzmi następująco. Czemu tak się dzieje? Czemu współczesna gospodarka funkcjonuje tak, a nie inaczej? Czy właśnie nie z uwagi na to, że istnieje imperatyw wzrostu i to właśnie wzrostu dla wzrostu, a nie wzrostu dla poprawy życia? Innymi słowy, pytanie jest niczańskie, bo o genealogię, o genezę, tak? Czyli skąd to się w ogóle wzięło, że doktryna wzrostu dla wzrostu jest doktryną panującą? Czy ktoś z Państwa chciałby się podjąć odpowiedzi? Przede wszystkim trzeba podziękować za to pytanie, za jego trafność. My właściwie już na ten temat mówiliśmy, że no jest taka zasada, że jak nas mierzą, tak postępujemy. Jeżeli postawimy jako cel, zadanie wzrost PKB, no to ten różnego rodzaju mechanizmy będą ukierunkowane na to, żeby PKB wzrastał. Warto może to B wyjaśnić, że brutto, produkt krajowy brutto, czyli tam jest też amortyzacja, czyli zużycie roczne, zużycie środków trwałych, warto o tym pamiętać. I tutaj dlaczego tak się stało? No to jest wygodna miara, bo miara uwzględniająca tylko rynkowe relacje. Dla fetyszyzowania PKB jest też ważny, jest też wygodne dla biznesu i dla jego interesów. Kupuj, wyrzucaj, kupuj, wyrzucaj. Stworzyliśmy system bulimiczny. Dlaczego tak się stało? To już jest głębsze pytanie. Przyczyn jest wiele, ale przede wszystkim no, taka wiara w to, że to będzie chyba zafałszowanie celów i idei wynalazcy tej miary, bo ja chciałam przypomnieć, że przed wojną nikt nie mierzył poziomu PKB. Dopiero po wojnie ta miara się upowszechniła wskutek zresztą zabiegów i działań ONZ-u i organizacji międzynarodowych. Więc no po prostu z miarą każdą, miara jest narzędziem. Z narzędziem jak z nożem. Nożem można zabić, nożem można uratować życie wisielcowi. Więc tutaj po prostu doszło do niewłaściwego posługiwania się tym narzędziem, do wykorzystania go w pomiarze tego, do czego nie służy, czyli w pomiarze dobrobytu, a to nie jest żaden wskaźnik pomiaru dobrobytu, tylko wskaźnik rynkowych transakcji. Mhm. Czy ktoś z pozostałych dwóch panelistów chciałby się zmierzyć z tym pytaniem, które padło ze strony publiczności, czyli jak to się stało, że doktryna wzrostu dla wzrostu stała się tą rządzącą naszym postrzeganiem rzeczywistości społeczno-gospodarczej? Ja bym się chętnie odniósł, ale jeszcze odpowiedziałbym zareagował na jedną rzecz, która padła wcześniej, dotycząca właśnie, nadal powracam do tego dzikiego wzrostu gospodarczego i tego, że w ramach wzrostu gospodarczego PKB dzieje się też inne negatywne rzeczy, ale też trochę do dyskusji o miarach, bo jedną jakby miar można tworzyć wiele i tak naprawdę tutaj być może nawet nieskończona liczba miar, którą możemy stworzyć. I dla mnie taką dobrą miarą, która pokazuje, jak poprawiła się jakość życia wraz ze wzrostem PKB, jest pewien produkt, który się już tutaj pojawił, a którego w zeszłym roku obchodziliśmy 100-letnią rocznicę wprowadzenia na rynek, a mianowicie lodówka.
Pierwsza lodówka, która była jakby innowacją pozwalającą na chłodzenie żywności, weszła na rynek w 1919 roku w Stanach Zjednoczonych i żeby ją kupić, taki Amerykanin zarabiający średnią ówczesną krajową musiał pracować 1800 godzin na tą lodówkę. Dzięki poprawie jakości życia wraz ze wzrostem PKB, zwiększeniu się dochodów Amerykanów, a jednocześnie zmianom technologicznym, które pozwoliły zniżenie się czy obniżenie się cen tego sprzętu, czyli lodówek. Po 100 latach już taki statystyczny średni Amerykanin na taką lodówkę pracuje niecałe 60 godzin, a prawie 96% gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych lodówkę posiada. I to był okres wysokiego wzrostu PKB, a jednocześnie poprawy takiej prostego wymiaru jakości życia człowieka, tego, że możemy przechowywać w sposób komfortowy, wygodny w naszym mieszkaniu żywność przez dłuższy okres i wszystko, na to wszystko możemy sobie pozwolić dość niskim kosztem. No tutaj jest właśnie przykład tych Stanów, gdzie dla tego Amerykanina zarabiającego średnie wynagrodzenie to jest 60 godzin pracy, żeby na taką statystyczną, dobrej jakości lodówkę sobie móc pozwolić. Więc to tylko jeden taki kolejny przykład miary, którą zresztą można wykorzystywać. Jeśli chodzi o te kwestie związane ze wzrostem i dlaczego, to ja nie do końca jestem przekonany, że tak jest. To znaczy, jeżeli popatrzymy na statystyczne gospodarstwo domowe, to nie wydaje mi się, żeby ludzie budzili się rano z przekonaniem, jaki będzie za tydzień, miesiąc czy za rok poziom PKB w Polsce. Co więcej, tutaj pani profesor wyjaśniała, o co chodzi w tym B. No wydaje mi się, że gdybyśmy zrobili takie badania ankietowe, to jednak duża część mieszkańców miałaby problem z rozwinięciem tego skrótu, nie mówiąc o podaniu bardziej konkretnej definicji, czym tak naprawdę jest PKB czy PKB per capita. Dlatego nie sądzę, żeby ludzie w ogóle myśleli w kategorii wzrostu PKB, tylko bardziej myślą o swojej jednostkowej poprawie codziennej życia. I tak jak powiedziałem, to jest często sytuacja, że kiedy wynajmujemy mieszkanie, myślimy o tym, żeby je kupić. Kiedy kupujemy małą kawalerkę, myślimy o tym, żeby kupić trochę większe mieszkanie w przyszłości. Myślimy o tym, jak poprawić inne takie jakościowe wymiary naszego życia. I na tym ludzie się codziennie skupiają, a nie o myśleniu na tym, jakie będzie PKB kraju za rok czy za miesiąc. O tym rozmawia wąskie grono ekonomistów, decydentów, polityków, a nie większość osób. I dlatego ja jakby nie widzę tego problemu, które pojawia się w tym pytaniu, bo wydaje mi się, że ono nie istnieje. To znaczy nie jest tak, że żyjemy właśnie w jakimś atmosferze fetyszyzowania tego wzrostu gospodarczego i takiego przekonania, że ten wzrost jest najważniejszy. Myślę, że to, co jest naturalne, to, że żyjemy w przekonaniu, że chcemy, żeby nasze życie każdego dnia czy każdego miesiąca, tygodnia było trochę przyjemniejsze, trochę lepsze jakościowo. I to spełnianie tych aspiracji dziesiątek, setek, milionów jednostek, to wynikową tego spełniania aspiracji jest na końcu jakaś miara PKB, która oczywiście, jak powiedzieliśmy wcześniej, ma wiele niedoskonałości. Ja o tyle broniłbym zadającego pytanie, że ja nie rozumiem go w ten sposób, że on odnosi się do wskaźnika, tylko bardziej do tego, czy do zachowań pojedynczych ludzi, tylko bardziej do tego, dlaczego państwa, dlaczego środowisko opiniotwórcze w taki sposób zarysowały przedmiot sporu, czy w taki sposób zarysowały, powiedzmy, nasze cele, tak bym rozczytywał tą intencję. Ale widzę, że się pan Huzyński zgłasza do głosu, więc nie będę go powstrzymywał. Proszę mnie nie powstrzymywać. Chciałem odpowiedzieć na to pytanie. Szybciutko jeszcze dwie rzeczy odnosząc się do wypowiedzi pana Marka Tatały. No tak, korelują się różne rzeczy fajnie z PKB. Na przykładzie Stanów Zjednoczonych oczywiście może pralka, lodówka jest tania, telewizory też są śmiesznie tanie, ale niech spróbuje obywatel pójść do i zrobić sobie, nie wiem, leczenie kanałowe, jakąkolwiek inną usługę medyczną. I to jest, to tylko pokazuje, że to jest naprawdę bardzo zależy od kontekstu. W Stanach Zjednoczonych akurat tak wygląda służba zdrowia, tak wygląda
co innego. To są naprawdę bardziej skomplikowane rzeczy. Ta korelacja jest też taki mało, myślę, że wnoszący tutaj przykład. Co do tej fetyszyzacji, no to ja się totalnie nie mogę zgodzić. W sensie, no naprawdę, to jak miała PKB bije i wychodzi z każdej lodówki, nomen omen, albo z telewizora, z mediów, jak już naprawdę zeszła do wypowiedzi zupełnie nieekonomicznych, spływając się na inne przestrzenie, inne nauki społeczne, do mediów jest naprawdę na bardzo, bardzo w dużym stopniu się, bardzo w dużym stopniu się rozprzestrzenia. To jest moja opinia i trochę się dziwię. Dobra, a co do jakiejś genezy, tak, źródeł tej nagłej fetyszyzacji wzrostu PKB, nie samego PKB, tylko samego wzrostu, no to z różnych źródeł wynika, że jednak duży udział w rozpowszechnieniu tej miary i takiego podejścia, takiego powiedzmy paradygmatu, takiego stylu prowadzenia polityki gospodarczej zahaczonej o taki wskaźnik, duży udział w rozpowszechnieniu tego miał aktor, jakim jest OECD, tak? Czyli ta sama organizacja, która teraz właśnie po tych 60 paru latach, więcej już troszeczkę, właśnie stara się, wiadomo, inne generacje tam ekonomistów i ekonomistek, stara się te tematy jakoś bardziej zniuansować, zarówno w odniesieniu do PKB, jak i do wzrostu. Czemu to PKB, czemu wzrost PKB? No to też ma swoje jakieś uzasadnienie w takiej sferze, powiedzmy, idei, w sferze wartości, w sferze idei ekonomiczno-filozoficznych, można by powiedzieć, to znaczy kwestii równości, wolnego rynku, regulacji, redystrybucji, tak, systemu podatkowego. W pewnym momencie uznano, że jednak no, zamiast wprowadzić jakiś poziom redystrybucji, żeby to było tak naprawdę jakimś stałym elementem tego krajobrazu gospodarczego, no zdecydowanie łatwiej i lepiej jest prowadzić do ciągłego wzrostu tego ciastka, z którego wszyscy możemy się dzielić. Stąd też już potem takie pokraczne moim zdaniem sentencje z lat 80., tak, czyli że przypływ podnosi wszystkie łodzie. To znaczy, że gdy wzrasta PKB, tak, te korzyści spływają też nawet do tych najuboższych grup. Więc z jednej strony jest to takie dziedzictwo, takie rzeczywiście już do bólu praktyka i przyzwyczajenie do niej, bowiem już od wielu lat liczono, zarówno prowadzono jakieś porównania międzynarodowe, jak i umowy międzynarodowe, zobowiązania w ramach różnych organizacji, czyli na przykład my będziemy płacić, tak jak w NATO, jakiś tam poziom PKB na wydatki zbrojeniowe, jakiś poziom wydatków płaconych jako wkład do różnych programów też międzynarodowych. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, no to jest coś, co też wynika troszeczkę z takiej logiki, z jakiegoś paradygmatu właśnie takiego, powiedzmy, bardziej mocno prokapitalistycznego z takim naciskiem na ograniczenie dystrybucji. Widzę kolejne pytania, które spływają od publiczności. Pada pytanie o praktykę, to znaczy, co powinni robić obywatele, którzy dostrzegają problem ślepego wzrostu i chcą mu stawić opór? Ja chciałam, mogę, czy słychać mnie? Proszę. Tak. Mogę? Tak. Proszę Państwa, znowu jako Belfer odsyłam do lektury. Jest taka książka dwóch noblistów, Schillera i Akerlofa, która ma tytuł Złowić frajera, czyli, a podtytuł Ekonomia manipulacji i oszustwa. No i tam w ostatnim rozdziale tej książki są właśnie odpowiedzi na pytanie, które pan moderator zadał. Czyli co my ludzie możemy zrobić? No wiele możemy zrobić, nie oglądając się na państwo. No jeżeli na przykład
Mamy, ja mam w pobliżu sklep jednej z sieciówek. Ta sama sieciówka w Niemczech w swoich sklepach ma gryzarki do plastików i w Niemczech daje mi tam parę centów za moje butelki plastikowe przyniesione, a w Polsce nie ma. Ta sama sieciówka. Pytam kierownika sklepu, dlaczego nie wprowadzili takiego rozwiązania? Dlatego, że nie musimy. Otóż my ludzie możemy tego żądać. My ludzie poprzez nasze spółdzielnie, w których mieszkamy, osiedlowe jakieś organizacje i tak dalej, ale też od miasta się domagać, jeżeli daje miasto czy dzielnica pozwolenie na prowadzenie jakiegoś biznesu, to powinna stawiać warunki ekologiczne i warunki związane z dbałością o interesy ludzi, a nie tylko biznesu. Czyli to jest jedna z dróg, czyli nie tylko przyjazne regulacje takie centralne, ale też lokalne różnego rodzaju. To Singapur jest tutaj takim krajem, który doskonale sobie radzi z inwestorami, mimo że jest malutkim krajem, to zawsze wydusza od inwestorów takie zachowania i rozwiązania, które są korzystne dla ludzi tego kraju. Dziękuję bardzo. Skoro pani profesor jest przy głosie, to padło pytanie zaadresowane konkretnie do pani profesor, więc od razu pozwolę je sobie przeczytać. Czym dla pani profesor jest w takim razie rozwój? Jak go mierzyć i jakich parametrów używać? Przepraszam, ja mam problem. Jeszcze raz to pytanie, gdyby pan powtórzył, bo pana przerwa. Czym dla pani profesor... Po mojej stronie, bo przed chwilą byłam wyłączona. Proszę o powtórzenie pytania. Pytanie brzmi, czym dla pani profesor jest rozwój, jak go mierzyć i jakich parametrów używać? Czy się słyszymy? Czym jest rozwój? To usłyszałam. Jak go mierzyć? Usłyszałam pytanie, czym jest rozwój? Tak, jak go mierzyć? Czy było coś dalej? Jak go mierzyć, tak? I jakich parametrów używać? No właśnie tutaj, jeżeli tak jak ja zdefiniowałam rozwój społeczno-gospodarczy jako... To możemy sobie wyobrazić takie trzy kolumny, w których stawiamy plusy lub minusy. Jeżeli te trzy kolumny, pierwsza kolumna to jest wzrost gospodarczy, druga kolumna to jest postęp społeczny i trzecia kolumna to jest postęp ekologiczny. Jeżeli tylko dochodzi do wzrostu gospodarczego, a nie ma postępu społecznego, czyli miar postępu społecznego jest wiele. Długość życia, edukacje, szanse edukacyjne, szanse na przedłużenie życia, ochrona zdrowia i tak dalej. Czyli to wymaga szczegółowych wskaźników, postęp społeczny. No a postęp ekologiczny, no to są te wszystkie miary związane z ochroną klimatu. W naszym przypadku pomiar smogu, komunikaty na temat smogu i tak dalej. I jeżeli w tych wskaźnikach nie następuje poprawa, tylko pogorszenie, znaczy, że mamy do czynienia z dzikim wzrostem gospodarczym. A jeżeli natomiast następuje poprawa klimatyczna, ale ludzie nie mają pracy, bo nie wolno budować fabryk, to mamy wzrost, to mamy wzrost gospodarczy nieprzyjazny społecznie. Czyli cała istota polega na tym, żeby we wszystkich tych kolumnach zanotować plusy. Co prawda wzrost gospodarczy, można mieć rozwój społeczno-gospodarczy bez wzrostu gospodarczego, ale w krajach na dorobku wzrost gospodarczy jest niezbędny. W związku z tym tutaj ten plus jest też konieczny, ale istotne jest, żeby regulacyjne otoczenie było takie, które zmusza do wzrostu, wymusza wzrost przyjazny społecznie i ekologicznie, czyli nie pozwala na to, żeby biznes przerzucał koszty na przykład wywozu śmieci czy zagospodarowania śmieci recyklingu na konsumentów, choć sam tworzy ten problem. Wobec tego tu jest kwestia rachunku kosztów i efektów zewnętrznych. Czyli odpowiadając na to pytanie, do miary PKB powinno się dołączyć kilka innych miar w zależności od tego,
co w danym kraju jest najbardziej drastycznym problemem społecznym. Na przykład, jeżeli w krajach Afryki problemem drastycznym jest edukacja czy zdrowie, ochrona zdrowia, no to wtedy te mierniki dotyczące poprawy ochrony zdrowia czy poprawy edukacji trzeba wykorzystać. Jeżeli w kraju, który jest tonie w smogu, no to podstawowym miernikiem, który trzeba wykorzystać, jest właśnie zmniejszanie tego smogu. Mm-hmm. Dziękuję. Kolejne pytanie. Słowem, jedna miara nie wystarcza. Mm-hmm. Dziękuję. Ja mógłbym tutaj jeszcze zarekomendować, akurat wywiad, który sam prowadziłem, został opublikowany na stronach Instytutu Spraw Obywatelskich ze wspólnym znajomym pani profesor i moim, czyli z doktorem Jakubem Krysiem, Kubą Krysiem, z którym pani kiedyś też uczestniczyła w debacie właśnie na temat PKB. Jest to rozmowa zatytułowana Różne miary rozwoju na stronach. I to jest, tam jest temat jest naprawdę bardzo ciekawie, bardzo zaskakujący sposób podejmowany. Prodomosuła. Kolejne pytanie jest skierowane do wszystkich panelistów, takie powiedziałbym na tematy bieżące, to znaczy co o granicach wzrostu powiedziała nam pandemia koronawirusa? Czy tu ktoś z Państwa ma jakieś spostrzeżenia, jak cała sytuacja COVID-u, lockdownu, czy ona... Co o granicach wzrostu? Mówi nam pandemia koronawirusa. No wiele nam powiedziała pandemia o naszym konsumpcji. Mogę? Proszę, proszę. Myślę, czy ja jestem słyszana. Tak. Pandemia, ja ciągle powtarzam, że pandemia jest wielkim szkłem powiększającym, otwieraczem mózgów i oczu. Otóż pandemia pokazała, jak wiele dóbr konsumpcyjnych istnieje, bez których możemy dość dobrze sobie radzić. Jak wielu rzeczy nie musimy kupować. Jak wiele tych zasobów, które przeznaczaliśmy na tę konsumpcję, możemy przeznaczyć na inne rzeczy, na zakup książek, czy dokształcanie się i tak dalej. Więc to po pierwsze. Pandemia też pokazała nasze, jak to przedpandemiczne życie rzutowało na nasze zdrowie i nasze nerwy, sposób funkcjonowania. Ja myślę, że pandemia też pokazała, że znacznie poważniejszą sprawą będą nie tyle materialne, negatywne następstwa kryzysu pandemicznego, ale te pozamaterialne, a te pozamaterialne, psychiczne i inne przekładają się na materialne w końcu w sposób nieuchronny. I dlatego ważne jest, żeby wyciągnąć, znaczy pandemia też pokazała, że musi się zmienić model konsumpcji, że powinien się zmienić model konsumpcji, czyli odejście od tego konsumpcjonizmu. Jest szansa na odejście od tego bezrefleksyjnego konsumpcjonizmu. Muszą się zmienić modele biznesu. Praca zdalna wymusza zmiany modeli biznesu. I moim zdaniem pandemia pokazuje. Problem polega na tym, że pandemia zderzyła się z przesileniem cywilizacyjnym, czyli z tym, że czwarta rewolucja przemysłowa stoi u wrót. Przypominam, że pierwsza to maszyna parowa, która feudalizm zamieniała w kapitalizm, potem nie sama maszyna, ale rozwój fabrycznej technologii. Ale potem druga rewolucja to symbolem jest żarówka, czyli przejście od wieku pary do elektryczności. I trzecia rewolucja to jest komputer z połowy ubiegłego wieku. A teraz mamy czwartą, czyli roboty, sztuczna inteligencja, która oznacza połączenie potencjału twardego, mechanicznego z potencjałem cyfrowym i potencjałem technologii wszczepialnych. I to jest technologia, która się rozszerza szybko na cały świat i pandemia przyspieszyła rozwój technologii cyfrowych, a równocześnie
pokazała, jak wiele jest nieprawidłowości. Praca zdalna na przykład pokazała, jakie są przerosty zatrudnienia w niektórych przedsiębiorstwach. Jednym słowem, jakie mogą być oszczędności nakładów pracy. A równocześnie pandemia zmusza do refleksji nad dalszym rozwojem rynku pracy i nad tym, czy na przykład nie powinien zostać skrócony tygodniowy wymiar czasu pracy. Pandemia zmusza do zastanowienia się nad koncepcją bezwarunkowego dochodu podstawowego. Jednym słowem, jak każdy kryzys, także kryzys pandemiczny przynosi ważne lekcje. Problem tylko polega na tym, że jak dowodzi historia, lekcje kryzysowe bywają szybko zapominane. Ja nie lubię określenia wrócić do normalności, bo świat przed pandemią nie był normalny. Był spękany, był bardzo obarczony różnego rodzaju nieprawidłowościami i dlatego musi się kształtować nowy model, o czym barwnie i odsyłam, napisał Financial Times, czyli Biblia kapitalizmu, pokazując, że musi się zmienić podejście do roli państwa i do takich egzotycznych do niedawna kategorii, jak bezwarunkowy dochód podstawowy. I kto to pisze? To nie pisze jakiś tam zwariowany socjalista, tylko kapitalistyczne, czysto kapitalistyczne, wolnorynkowe, neoliberalne pismo Financial Times. Dziękuję bardzo. Proszę. Pan Marek chciał zgłosić się do głosu, więc proszę. Tak, to bardzo, myślę, ciekawe i ważne pytanie, na które za sekundkę odpowiem, ale jeżeli pan moderator pozwoli, odpowiedziałbym tylko krótko na to pytanie, które pominęliśmy, tylko pani profesor odpowiedziała, dotyczące tego, co może jakby jednostka zrobić, bo takie się pojawiło. I tutaj ja bym też stawiam przede wszystkim na taką świadomość konsumencką i budowanie takiej wiedzy czy umiejętności w ogóle też korzystania z informacji, aczkolwiek jest to jakby w jakimś sensie ograniczone, tak? Być może to muszą być procesy długofalowe, edukacyjne, bo już w tej chwili mamy duży zasób informacyjny dotyczący nawet takich wymogów informacyjnych dotyczących składów produktów. Jeżeli szukamy jakiegoś sprzętu elektronicznego, mamy o nim, nie wiem, masę informacji w internecie, ale też często nie poświęcamy zbyt wiele czasu jako konsumenci na faktyczne zainteresowanie się, czy ten produkt jest zdrowy, czy ten produkt jest dla nas dobry, a czy ten sprzęt elektroniczny jest trwały i warto tym się po prostu interesować i trochę więcej w to inwestować czasu, tak? Aczkolwiek często racjonalnym wyborem jest właśnie zupełne nie wykorzystywanie tego czasu, tylko wykorzystywanie tego czasu w inny sposób. No i do tego państwo też nikogo nie zmusi, żeby w sklepie kupując jakiś produkt czytał jego skład i takich procesów decyzyjnych dokonywał, ale myślę, że takie budowanie przyjaznego otoczenia do podejmowania decyzji jest rzeczą ważną i dla mnie ciekawą książką, którą z kolei ja mogę polecić, jak już polecamy książki, jest książka po angielsku, tytuł jest Nudge Richarda Thalera, również laureata Nagrody Nobla. Po polsku Impuls. Nie wiem, jakiej jakości jest polskie tłumaczenie, bo czytałem po angielsku, ale można ją dostać w Polsce. I nawet jej podtytuł w Polsce jest Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia. Nie zgadzam się ze wszystkimi rekomendacjami, które z tej książki wynikają, ale wiele takich ciekawych obserwacji dotyczących budowania po prostu przez także instytucje państwa, ale to mogą także robić, nie wiem, zrzeszenia przedsiębiorców, jakieś branżowe, takiego przyjaznego otoczenia dla konsumenta do podejmowania decyzji. Jeśli zaś chodzi o COVID i to, co on nam powiedział o kwestii wzrostu, to myślę, że przede wszystkim pokazał nam, czym jest ten degrowth, czym jest hamowanie wzrostu, czym jest spadek wzrostu gospodarczego, tak namacalnie, ponieważ no, szczególnie w Polsce my przez ostatnie kilkadziesiąt lat żyliśmy jakby w okresie praktycznie stałego wzrostu gospodarczego. I to przypomniało nam, czym jest recesja, czym jest cofanie się także tego wskaźnika, jakim jest PKB w związku z chorobą i powiązanymi z nim restrykcjami. I zobaczyliśmy to także w skali globalnej. No, ten hamulec został tutaj włączony w sposób jakby wynikający z choroby. To nie była decyzja polityczna, jak pewnie tutaj nasz jeden z rozmówców by chciał, żeby w jakiś sposób państwo wpływało na to ograniczenia konsumpcji, a w ten sposób także ograniczenia wzrostu. Ale myślę, że to jest taki namacalny przykład, do czego taki hamowanie wzrostu może prowadzić i jak bardzo pogorszyła się sytuacja
taka finansowa i jakość życia wielu osób. Zobaczyliśmy też, co oznacza świat zamknięty. Tutaj pojawiały się już hasła dotyczące ograniczeń podróży, podróży lotniczych. Pytanie, czy ludzie tego chcą? Wydaje mi się, że aktualnie wiele osób ma wręcz przeciwne myślenie o tym, że chciałoby znowu powrócić do świata otwartego, do możliwości podróżowania, do możliwości wyjazdów. I tutaj też mieliśmy taki namacalny przykład tego, do czego prowadzi zamykanie tych branż czy zamykanie granic. Inna ważna rzecz, która myślę, że z kolei pozytywnie powinna być doceniana, to że dzięki temu postępowi, z którym mieliśmy do czynienia, tak jak powiedziałem, przez ostatnie około 200 lat, stworzyliśmy rzeczy, które pozwalają nam lepiej radzić sobie z pandemiami. Kiedyś niewyobrażalne było, żeby w tak szybki sposób stworzyć szczepionkę. W tej chwili jest dyskusja o tym, że być może na początku przyszłego roku już kilka dużych firm takie szczepionki na rynek wypuści. To nowe technologie, które są jakby produktem tego rozwoju i tej ery szybkiego rozwoju, takie jak internet, telefony komórkowe, komputery, pozwalają nam dzisiaj radzić sobie z problemami życia codziennego, prowadzić tą pracę zdalną, prowadzić takie wydarzenie jak dzisiaj, łączyć się przez internet i przez produkty technologiczne i ułatwiają takie codzienne życie, zakupy przez internet. I to wszystko jest produktem czegoś, co tutaj było też krytykowane, to znaczy ono jest produktem właśnie tego wzrostu gospodarczego ostatnich lat i dzięki temu przechodzimy o wiele łatwiej przez ten okres pandemii i myślę, że nasza jakość życia aż tak bardzo dzięki temu nie spadnie, jest jakby ten spadek, ten degrowth, z którym mieliśmy do czynienia przez pandemię, jest częściowo zahamowany przez ten produkty rozwoju, z których na co dzień korzystamy. Ewidentnie rękawica została rzucona w kierunku pana Kuzyńskiego, więc za chwilę będę musiał po prostu dać mu głos. Natomiast ja tu też jestem portparol naszej publiczności, więc przeczytam jeden z komentarzy, który odnosi się wprost do wypowiedzi pana Marka Tatały. Zaczyna się od słów nie, nie, nie. Brzmi jak Margaret Thatcher w Izbie Gmin. To, co się stało w wyniku COVID-u, to nie jest degrowth. Degrowth to nie jest recesja, to jest zaplanowana zmiana sposobów produkcji i konsumpcji. Zachęcam do zapoznania się z literaturą na temat degrowth, przykładowo na stronie degrowth.info. Więc jeśli mogę wykorzystać moje uprawnienie moderatora, oddałbym głos panu Chudzyńskiemu, bo ewidentnie on był wywołany do tablicy, a później pani profesor Łączyńska. Tak, ale ja nawet nie wiem, czy mi się chce tą rękawicę podnosić, szczerze mówiąc. No jest to jeden właśnie z takich typowych, totalnie przestrzelonych chochołów, które niestety część osób lubi sobie czasami powtarzać, aż jestem zdziwiony, tak, że pada to z ust pana Marka. To może świadczyć o tym, że kompletnie jakoś nie zapoznał się z tym, albo jest kompletnie w tym momencie nieuczciwy. Przepraszam za taki atak frontalny, ale chyba należy tak to stwierdzić, jeżeli wiadomo, że nie mówimy tutaj o nagłym ograniczeniu działalności wskutek jakiegoś szoku, tylko zupełnie innym działaniem. Tak, tego typu szok możemy spotkać w sytuacji, kiedy wręcz nie będziemy prowadzić do jakichś polityk pozostawowych czy degrowthowych wskutek, nie wiem, czy jakichś zmiany klimatycznej, czy jakichś innych nieciekawych konsekwencji naszej przerośniętej działalności gospodarczej. Ja panu też polecam, nie wiem, zapoznać się przed książką, która nawet przez Financial Times nie została doceniona przez Martina Wolfa, głównego redaktora tam działu ekonomicznego, ale została wskazana jako jedna z najciekawszych książek tego roku ekonomicznych. Tak, w przyszłym roku wyjdzie też w Polsce, w języku polskim. No mam nadzieję, że się część osób z tym zapozna, bo to mi doskonale przypomina to, co przez 30 lat przeżywał wspomniany teraz i wychwalany przez pana Richard Taylor, który próbował wprowadzić, trochę ucywilizować ekonomię, której nie było w ogóle uwzględnionej natury ludzkiej, różnych problemów poznawczych, czyli on jako ojciec ekonomii behawioralnej. Przez
kilkanaście lat byli popychani, byli rzucane im kłody pod nogi. Dopiero po kryzysie 2000, no wcześniej w 2002 też, ale była to jakaś nowinka. Dopiero po 2008 roku ten temat stał się popularny i teraz można już spotkać na uczelniach ekonomicznych jakieś elementy ekonomii behawioralnej. Ale to jest dokładnie to, co obserwujemy teraz. Tak, temat jest dosyć dobrze zbadany, są odpowiednie prace naukowe, jest to debata naprawdę na wysokim poziomie, a cały czas zdarzają się próby dewaluowania tego tematu i właśnie w taki sposób. Co jeszcze? No może dla osoby, która pytała się, co można zrobić. No właśnie, jak widać, może promować tego typu postulaty, wnioski, nie wiem, zadawać pytania, bo jak widać nie jest to temat zbyt dobrze zbadany. Takie propozycje, jakie się pojawiały, że doprowadzimy do jakiejkolwiek zmiany. Powtarzam, no sytuacja jest dosyć poważna, wskazują na to osoby, które są poważniejszymi naukowcami niż pod względem, nie wiem, jakiejś jakości nauki niż ekonomiści, że jednak są problemy i jest konieczność zmiany systemu produkcji dóbr, tak? A doprowadzenie do tego za sprawą jakichś zmian konsumenckich to może potrwać 300 lat, a nie konieczne do tego, nie wiem, czy 30, czy 15, czy 10, czy 5. Padło pytanie, co ja myślę, ale to od razu odpowiadam. Jak kiedyś ROD mnie zaprosi jako panelistę, to będę mówił, co myślę. Teraz jestem tylko moderatorem, więc przekazuję głos pani profesor Mączyńskiej. Ja w dużym stopniu wyręczył mnie pan Chudziński. Ja się zgadzam z tym wszystkim, co powiedział. Natomiast w odniesieniu do tego pytania, co my ludzie możemy zrobić, no pan Tatała mówił, jak bardzo korzystamy z postępu technicznego, technologicznego, z tych dóbr, których nam nowe technologie dostarczają. Ja bym była tutaj ostrożniejsza w tych ocenach, mniej optymistyczna, ale co my ludzie możemy zrobić, żeby się nie poddać temu dyktatowi, żeby nie być zniewolonym konsumentem. Otóż ja niedawno stałam się, nie wiem czy szczęśliwą, więc mogę później ocenić, posiadaczką ekspresu do kawy, bo stary mi się popsuł. I proszę Państwa, jest prościutki ekspres do kawy, do którego dostałam 3 tomy różnych papierów, instrukcji, których w kilkunastu językach świata było napisane, gdzie mam przycisnąć jaki przycisk. I to jest właśnie dyktat producenta. Ja zgłosiłam to do Urzędu Ochrony Konsumentów i Konsumentów, bo to chodzi o to, że zupełnie nie dbamy tu o klimat. Wyrzuciłam to oczywiście wszystko do papieru, na makulaturę. Ale przecież to ja za to zapłaciłam, to jest wymuszanie kupowania przeze mnie czegoś, czego wcale nie potrzebuję. Dla producenta to jest wygodniej, bo taniej jest napchać tej makulatury, niż zastanowić się, do którego kraju kieruje produkt i w jakim języku powinna być napisana cienka instrukcja. A proszę zwrócić uwagę, jeżeli kupujemy zwykły płyn do prania czy cokolwiek, to mamy tam 1000 informacji, z wyjątkiem jednej dużymi literami, że to jest płyn do prania albo płyn do półłukania. Czyli mamy dyktat znowu producenta, który po swojemu traktuje konsumenta, który staje się bezradny na tym rynku. I ten postęp, rzeczywiście on jest, oczywiście nikt tego nie kwestionuje, wielki i w dodatku przyspieszenie następuje ogromne, to jednak jest wiele zjawisk, które sprawiają, że nie korzystamy z tych dobrodziejstw nowoczesnej technologii w takim stopniu, w jakim moglibyśmy korzystać. Marnujemy potencjał pod wpływem dyktatu biznesowego i wygody biznesowej. Dziękuję bardzo. Ja bym chętnie zareagował na to nie i tutaj oskarżenia o moją nieuczciwość. Ja nie podawałem naukowej definicji degrowth i myślę, że tutaj mój przedmówca jest tym o wiele bardziej kompetentny. Pokazywałem, jakie są skutki tego, że wskaźnik, o którym tutaj bardzo dużo rozmawialiśmy, czyli PKB
per capita spada, jakie są skutki dla jakości życia, a taki, jak rozumiem, jest ostateczny cel. W tej chwili to dokonało się ze względu na pandemię, ale rozumiem, że jeżeli dojdzie do ograniczenia wzrostu PKB czy spadku PKB w związku z działaniami jakiejś grupy, nie wiem, urzędników, polityków, którzy będą decydować, że dana osoba może tylko 3 razy w roku polecieć samolotem, może mieć tylko 1 samochód, może mieć mieszkanie z określonym, nie wiem, limitem metrów kwadratowych, albo może konsumować tylko daną, kupować daną, wymieniać telefon tylko co 3 lata, a nie co roku, no to czy ta rzeczywistość będzie lepsza? W tej chwili czy takie wybory zostały nam narzucone przez państwo. Nie możemy latać przez to, że wiele osób straciło pracę, nie mogą sobie pozwolić na pewne decyzje konsumenckie i w sposób jakby związany z chorobą doszło do takiego ograniczenia pewnych możliwości konsumpcyjnych związanych z kwestiami, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Nie wydaje mi się, że gdyby ten proces był wprowadzany przez polityków, urzędników, jakimiś przepisami prawa, regulacjami, to nagle byłby dla konsumentów przyjemniejszy, czy nagle poprawiłby ich jakość życia tylko dlatego, że został zrobiony przez właśnie jakieś ciało decyzyjne. I stąd myślę, że to jest po prostu taki przykład. My, tak jak mówię, w Polsce tego okresu wiele osób nie kojarzy czy nie pamięta, bo nawet w okresie tego kryzysu poprzedniego finansowego w Polsce jednak ta sytuacja była dużo, dużo lepsza niż w wielu krajach Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych i tego spowolnienia tak mocno wtedy nie doświadczyliśmy. Teraz widzimy, jakie są tego koszty, także te koszty społeczne, spadku PKB. Dziękuję. Padło pytanie. Bardzo krótko się odnieść. Proszę. No to wyobraźmy sobie wojnę. Zróbmy sobie wojnę, zwiększy się PKB, coś trzeba będzie odbudować, coś trzeba będzie wyprodukować bardzo szybko. Zobaczmy, jakie są skutki wzrostu PKB. Tak? Takiego akurat, a nie innego. To tak może niech to wystarczy za komentarz. I też inna rzecz, no tak już wspominałem, no nie chodzi o to, żeby to były odgórne jakieś tam ograniczenia. W sensie nie proponuję tu jakiegoś planu, ale to tak jakby wybiło z pana wypowiedzi. To ja tylko polecam na YouTubie taki teledysk Hayek versus Keynes, gdzie właśnie ten w teledysku Hayek wyśmiewa tego teledyskowego Keynesa za te argumenty związane z wojną i że wojna generuje nam PKB. Myślę, że tam mogą państwo znaleźć najlepszą ripostę. Ale w tej debacie jednak Keynes wygrywa, a nie Hayek. To ja może mogę państwa pogodzić artykułem znanego wszystkim tutaj pana profesora Wojciecha Morawskiego z SGH, historyka, który napisał właśnie na początku pandemii taki świetny, moim zdaniem, artykuł do tygodniku Polityka, koronawirusa gospodarka, który pokazuje, że ani Hayek, ani Friedman, ani Keynes. Tutaj pojawiło się zapytanie, które wprowadza trzeciego klasyka, mianowicie, a jak się do tego wszystkiego ma Karol Marx i czy jego teoria ma rację bytu w tej debacie? To ja naruszę swoją zasadę, że jako moderator nie zabieram głosu i odpowiem autorytatywnie na poziomie analizy, tak, na poziomie rekomendacji nie. Zostało nam 6 minut i tu padłoby moje pytanie, czy chcielibyście Państwo trochę przestrzeni na głosy wolne i na podsumowania, tak żeby wybrzmiały także i wnioski z naszej dyskusji. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby taki głos teraz zaoferować, to bardzo chętnie bym mu go udzielił. Czy też macie Państwo wrażenie, że już wszystko, co chcieliście tutaj zaoferować, wybrzmiało? Ja myślę, że z tej naszej debaty powinien wynikać taki wniosek. Po pierwsze, taka korzyść, żeby
patrzeć na miarę PKB jako miarę wyłącznie dokonań rynkowych, a nie miarę dobrobytu, jako miarę, która pokazuje relacje rynkowe przekładane na pieniądze, czyli jako miarę, która jest sumą zysków i płac. I te zyski i płace wynikają z różnego rodzaju działalności, takiej, która jest sprzyja rozwojowi i takiej, która nie sprzyja rozwojowi, a nawet degraduje. Czyli trzeba patrzeć na miarę, jaką jest PKB, sceptycznie, jako na miarę, która dobrze mierzy rynek, ale nie mierzy jakości życia ludzkiego. I w związku z tym konieczne są inne miary. I te inne miary ekonomiści proponują, nie tylko ekonomiści zresztą. W tych raportach, o których wspominałam, jest cały szereg propozycji. Już te miary funkcjonują. Nawet jest indeks szczęścia, badania szczęścia. No, w końcu to jest ważny parametr, chociaż niektórym komentatorom ten indeks niespecjalnie się podoba, bo jest obciążony dużą dozą subiektywizmu, ale jednak to jest przejaw próby uzupełniania niedoskonałości miary, jaką jest PKB, przez inne konieczne, niezbędne wskaźniki. I druga lekcja, jaka z tej debaty płynie, to że rozwój społeczno-gospodarczy niekoniecznie musi być łączony, zwłaszcza po przekroczeniu pewnego poziomu, z ciągłym wzrostem gospodarczym. Dlatego też w niektórych krajach odchodzi się w polityce społeczno-gospodarczej od tej miary. Nie w sensie, że nie znajduje ona zastosowania, tylko od miary jako wyznacznika kierunków polityki społeczno-gospodarczej. Tym wyznacznikiem staje się na szczęście przy mądrych politykach, na przykład politykach skandynawskich, ale nie tylko, jakość życia ludzkiego. Dziękuję za to podsumowanie. Pewnie słyszeliście Państwo w tle zegary. One wskazują na to, że nieuchronnie nasz czas dobiega końca, więc pozostaje mi tylko podziękować panelistom za udział w tej dyskusji, podziękować publiczności za jej obecność i za pytania i za to, że pomimo tych trudnych warunków pandemicznych była dzisiaj z nami. Paneliści zaproponowali solidną listę lektur. Zachęcam RODM do tego, żeby ją opublikować i żeby takie działanie proczytelnicze uskuteczniać. Cieszę się, że mogliśmy tą debatę odbyć. No i oczywiście zachęcam do tego, żeby i ostatniego dnia dyskusji rodmowskich, żebyście byli Państwo z nami. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim Państwu podziękuję za dzisiejszą naszą debatę, za te pojawiające się tutaj rozbieżności i do zobaczenia jutro na ostatniej już debacie z cyklu drugiej edycji Forum Geopolitycznego. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i dziękuję Państwu bardzo. Dobranoc. Dziękuję bardzo, dziękujemy. Dobranoc. Moderatorowi też bardzo, bo się bardzo musiał nagimnastykować. Serdecznie dziękujemy, dobranoc. Dobranoc. Dobranoc.